Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej 60. sesji Rady Miejskiej. W celu stwierdzenia kworum przeczytam listę obecności, a Państwa poproszę o zgłoszenie swojej obecności na dzisiejszych obradach. Pan Robert Bujnowicz. Obecny. Jadwiga Czekajewska. Obecna. Pani Elżbieta Jabłońska. Proszę włączyć głos. Obecna jestem. Pan Jacek Jakubowski. Obecny. Pan Dariusz Korczyński. Jestem obecny. Pan Marek Łopaciński. Jestem obecny. Pani Aneta Malczewska. Obecna. Pani Małgorzata Matyjak. Obecna. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem obecny. Pan Radosław Radwański. Jestem obecny. Pan Dariusz Stelmasiak. Obecny. Pan Konrad Sudra. Jestem obecny. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem obecna. Pan Michał Szymczak. Obecny. Pani Beata Szymonowicz. Jestem. Dziękuję bardzo. 15 radnych obecnych. Stwierdzam kworum. W związku z powyższym otwieram 60. zdalną sesję Rady Miejskiej. Na dzisiejszą sesję zostali zaproszeni goście w osobach pana Roberta Jakubowskiego, burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, pani Dorota Tyszka, sekretarz miasta, pani Anna Łosiak, skarbnik miasta, pani Anna Borowska, zastępca skarbnika miasta, pani Irena Gwiazda Nowak, radca prawny, pani Joanna Markiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, pani Paulina Kukielińska, kierownik referatu Strategii Promocji i Rozwoju Miasta, pani Monika Jurek, kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, pani Ewa Warchańska, zastępca kierownika referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, pani Agata Walczak, inspektor referatu Oświaty i Polityki Społecznej, pan Adrian Luszka, architekt biura projektowego Geoplan, pani Iwona Zawadzka, kierownik Biura Rady Miejskiej, pan Mariusz Kałuska, obsługa informatyczna. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie witam na dzisiejszych obradach sesji Rady Miejskiej. Witam również wszystkich radnych oraz wszystkich mieszkańców, którzy będą oglądać transmisję bezpośrednią lub w opóźnionym terminie. Serdecznie wszystkich witam na dzisiejszych obradach. Szanowni Państwo, mieliśmy do wglądu porządek obrad, niemniej jednak w imieniu pana burmistrza chciałabym zgłosić tutaj pewne zmiany w porządku obrad i punkt 5 będzie rozszerzony w związku z dodatkowymi dwoma projektami uchwał w sprawie zmian budżetu na rok 2023. Dwa pierwsze podpunkty, czyli A i B, pozostają bez zmian, natomiast dochodzi podpunkt C i on będzie brzmiał podpunkt zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2023 i jest to druk 528. I podpunkt D, uchwała dotycząca zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2023 i jest to druk 529. I w związku z powyższym ostatni podpunkt E, będą to zmiany w wieloletniej prognozie finansowej przesłane z autopoprawką do projektu i jest to druk 511. Oczywiście z autopoprawką. Kolejne punkty nie ulegają zmian. Kto z Państwa naniósł zmiany, kto potrzebuje jeszcze jakiejś chwili, a jeśli nie, to poproszę Państwa o przyjęcie porządku obrad po zmianach. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad po zmianach? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Malczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. I pani Beata Szymonowicz. Tak, jestem za. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy jednogłośnie porządek obrad po zmianach. I to był, proszę Państwa, nasz drugi punkt dzisiejszych obrad. W punkcie trzecim mamy przyjęcie protokołu z 58 i 59. Była to nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. I kto z Państwa jest za przyjęciem
protokołu z 58. zdalnej sesji Rady Miejskiej. Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska, jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Marczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie 15 głosami przyjęliśmy protokół z 58. zdalnej sesji Rady Miejskiej. A teraz poproszę Państwa o przyjęcie protokołu z 59. nadzwyczajnej, również zdalnej sesji Rady Miejskiej. Kto jest za przyjęciem tego protokołu? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Marczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepania. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. 15 głosami jednogłośnie przyjęliśmy protokół z 59. nadzwyczajnej zdalnej sesji Rady Miejskiej. I to był punkt trzeci. W punkcie czwartym mamy sprawozdanie burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał. I poproszę pana burmistrza o przekazanie nam tego sprawozdania. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, oczywiście tradycyjnie udostępniamy Państwu prezentację. Zaczynamy od modernizacji torowiska tramwajowego. Chciałbym Państwu powiedzieć, że prace idą zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończył się etap związany z demontażem słupów i trakcji, które znajdują się w poboczu. Jednocześnie, drodzy Państwo, wyłoniliśmy wykonawcę, który opracuje na nasze zlecenie program funkcjonalno-użytkowy dla modernizacji torowiska na odcinku od ulicy Grudkiej do Placu Wolności wraz z trójkątem do zawracania. Termin realizacji tego zadania został wyznaczony na 16 lutego bieżącego roku. Jeżeli chodzi o zadanie dotyczące budowy bazy sportowo-edukacyjnej przy szkole numer 1, to tutaj również zapewniam, że prace postępują zgodnie z harmonogramem. W tej chwili trwa budowa fundamentów. Natomiast w przyszłym tygodniu prace koncentrować będą się na podłączeniu wodno-kanalizacyjnym istniejącego budynku z budynkami nowo budowanymi. Proszę Państwa, dziś upływa termin składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowych dla następujących zadań. Dla modernizacji dróg gminnych, dla budowy 5 przejść dla pieszych w ramach projektu Bezpieczny Pieszy w Konstantynowie Łódzkim oraz dla modernizacji przepustu na ulicy Południowej przy ulicy 1 Maja. Jeżeli jesteśmy przy procedurach i postępowaniach przetargowych, to chciałbym Państwa również poinformować, że trwa weryfikacja oferentów, którzy w odpowiedzi na ogłoszone przez nas zamówienie publiczne dotyczące poprawy infrastruktury drogowej, które obejmuje ulice Bema, Kosynierów, Boczną i Pawlikowskiej, Jasnorzeckiej, złożyli oferty. Tutaj wpłynęły dwie propozycje od firmy Włodan na kwotę 10 937 270 zł i od firmy Wintrans Witold Michalak na kwotę 17 993 zł. Proszę Państwa, mam potwierdzenie, że oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożył już wszystkie wymagane dokumenty. I mam potwierdzenie również, że one spełniają wymogi formalno-prawne. Jeżeli zatem dziś Państwo radni wiecie, że jedną z uchwał budżetowych zaproponowaliśmy zmianę polegającą na zwiększeniu wartości zadania o brakującą kwotę, jeżeli Wysoka Rada taką decyzję podejmie, to wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym tygodniu będziemy mogli podpisać umowę tak, aby
jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe, wykonawca mógł przystąpić do budowy i przebudowy ulic objętych tym zadaniem. W toku pozostają również inne postępowania, które dotyczą m.in. remontu i naprawy nawierzchni dróg gminnych w bieżącym roku. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły trzy oferty. Pierwsza od przedsiębiorstwa handlowo-usługowego Maciej Piotr Łuczak z Umijowa na kwotę 684 448 zł. Druga to jest oferta konsorcjum firm GMP PIM spółka z o.o. i MPM PIM spółka z o.o. na kwotę 893 420 zł. I trzecia oferta to oferta firmy Włodan spółka z o.o. spółka komandytowa na kwotę 1 384 577 zł. W tej chwili trwa badanie najdalszej oferty pod kątem ustalenia, czy nie zachodzą przesłanki rażąco niskiej ceny. I drugie zadanie, które dotyczy budowy zatok parkingowych po północnej stronie Aleja Kombatantów. Tutaj w odpowiedzi na przetarg wpłynęły dwie oferty. Na kwotę, pierwsza na kwotę 260 421 zł, druga na kwotę 296 110. Proszę Państwa, najprawdopodobniej obie oferty zostaną odrzucone i postępowanie zostanie przeprowadzone po raz kolejny. Żeby mogło się to zadziać, również dziś w jednej z uchwał budżetowych proponujemy Państwu zmianę w budżecie polegającą na utworzeniu w tegorocznym budżecie zadania dotyczącego budowy zatok parkingowych po północnej stronie Aleja Kombatantów i Alei Kombatantów. Jeżeli oczywiście Wysoka Rada nie zechce taką uchwałę podjąć, to również bez zbędnej zwłoki przystąpimy do ogłoszenia kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym przedmiocie. Proszę Państwa, 22 grudnia miasto zawarło umowę z PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, której przedmiotem jest usługa eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego. Tutaj wartość przedmiotów zamówienia to jest 1 018 617 zł brutto. Jeszcze w grudniu udało nam się rozstrzygnąć ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Moniuszki 3, w której do końca 2021 mieściła się filia Powiatowego Urzędu Pracy w Pawianicach. W wyniku prowadzonego przetargu wylicytowana kwota 349 700 zł brutto. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie mieliśmy ogromną przyjemność po raz kolejny zresztą wręczyć stypendia artystyczne najbardziej uzdolnionym uczniom konstantynowskich szkół podstawowych. Wśród wyróżnionych znaleźli się i jeszcze raz serdeczne gratulacje dla Nataszy Stańczak, Ameny Osieckiej, Poli Nowak, Klaudii Łukaszewskiej, Kali Gilskiej, Leny Cibińskiej, Konstancji Bakus, Marcina Lotki, Moniki Witek i Kaliny Rędzikowskiej. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy sukcesu. Proszę Państwa, w styczniu odbyły się również Mistrzostwa Konstantynowa Łódzkiego w koszykówce w ramach Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej. To jest inicjatywa Centrum Sportu i Rekreacji we współpracy z naszymi placówkami oświatowymi. W następnych miesiącach nasze dzieci będą realizowały w kolejnych dyscyplinach, to jest piłce nożnej, biegach przełajowych czy też siatkówce. Terje w mieście. Nasze szkoły, instytucje kultury, Centrum Sportu i Rekreacji przygotowały mnóstwo ciekawych propozycji dla dzieci, które spędzają terje w mieście. Z bezpłatnych zajęć korzystają również dzieci, które na co dzień są uczestnikami świetlicy środowiskowej w Konstantynowskim Centrum Pomocy Rodzinie. Miejski Ośrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna przygotowały m.in. propozycji gry, zabawy edukacyjne, z kursem programowania, robotyką oraz warsztaty artystyczne. Dzieci, które spędzają czas wolny w szkołach, uczestniczą w warsztatach kulinarnych, wyjazdach do kina i innych ciekawych wycieczkach. Ponadto, drodzy Państwo, Centrum Sportu i Rekreacji proponuje feryjne bilety ulgowe na pływanie oraz bezpłatną naukę pływania lub doskonalenia pływania. A przy Placu Wolności prowadzone są gry i zabawy sportowe. Proszę Państwa, bardzo cieszy mnie kolejna informacja, którą chciałbym Państwu przekazać. Jak Państwo doskonale pamiętacie, udało nam się pozyskać zewnętrzne pieniądze w kwocie 139 tysięcy, które uzupełnione obligatoryjnym wkładem własnym w kwocie 80 tysięcy pozwolą nam
na zakup instrumentów, stroju i niezbędnego wyposażenia w łącznej kwocie 220 tysięcy dla reaktywowanej Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim. Nasz projekt Trąbka, Pompka czy Organy, a więc reaktywacja Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim, ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu, ale też zadowoleniu, spotkał się z bardzo licznym odzewem wśród mieszkańców, ponieważ, drodzy Państwo, zgłosiły się 42 osoby, z czego w znacznej części są to również osoby, które już grają na instrumentach i to takich dętych blaszanych między innymi, które umożliwią im od razu zaawansowany poziom występowania właśnie w Miejskiej Orkiestrze Dętej. Być może to jeszcze nie koniec, ponieważ nabór w dalszym ciągu trwa. Zaraz po zakończeniu ferii zimowych planujemy przesłuchania, tak aby przypisać również te osoby, które zgłosiły swój akces do brania udziału w Miejskiej Orkiestrze Dętej, które nigdy do tej pory nie grały na żadnym instrumencie, żeby w odpowiedni sposób dopasować instrumenty do muzyków. I mamy taki ambitny plan, oczywiście mam nadzieję, że on się zmieści, żeby jeszcze w maju tego roku rozpocząć już pierwsze lekcje nauki gry na tych instrumentach. Oczywiście mam nadzieję, że uda się, chociaż jest to bardzo ambitny plan, ale uda się go zrealizować tak, aby jeszcze być może na najbliższe święta 11 listopada, ale to będzie oczywiście wszystko zależało od tego, w jakim tempie muzycy będą tutaj tę naukę popierać, aby już nasza Miejska Orkiestra Dętna zagrała w Unii Państwowej, abyśmy nie musieli korzystać z usług zewnętrznych podmiotów. No miejmy nadzieję, że ten ambitny plan się spełni, czego bardzo bym sobie, drodzy Państwo, życzył, ale dziękuję raz jeszcze, bo jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że aż 42 osoby wyraziły akces grania w naszej Miejskiej Orkiestrze Dętej. Proszę Państwa, tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 29 stycznia, tym razem w Szkole Podstawowej nr 5 i tradycyjnie już podczas aukcji będzie można wylicytować między innymi Dzień Rządzenia Miastem. Do akcji serdecznie Państwa zapraszam. Proszę Państwa, udaje nam się z ogromnym powodzeniem zapobiegać bezdomności zwierząt, a te zwierzęta, które z jakichś względów bezdomne się stają, udaje nam się zorganizować dla nich szybko opiekę. W minionym roku w Konstantynowie zaczipowaliśmy 325 zwierząt i wykonaliśmy 373 zabiegi sterylizacji oraz kastracji. Żadne, i to chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, żadne zwierzę z terenu naszego miasta nie trafiło do schroniska, ponieważ wszystkie znalazły nowe domy. I to jest bez wątpienia efekt znakomitej współpracy przede wszystkim z kliniką braci mniejszych, ale też z panem Dawidem Kieszkowskim, któremu serdecznie dziękuję za ogromne serce i zaangażowanie w działalność adopcyjną naszych zwierząt. Zawarliśmy łącznie 70 umów adopcyjnych, które objęły adopcją 15 psów i 63 koty. Natomiast oczywiście w zakresie chipowania i sterylizacji współpracujemy z kliniką braci mniejszych, z przychodnią Kot w Butach, z przychodnią dr Piotr i z przychodnią weterynaryjną pani Karoliny Bieraszki. Szanowni Państwo, zakończyliśmy również postępowanie z wolnej ręki in-house składające się z części dotyczących świadczenia usług w zakresie utrzymania czystości, porządku i właściwego stanu sanitarnego, a także korony drzew w granicach administracyjnych Konstantynowa Łódzkiego w bieżącym roku. 28 grudnia podpisaliśmy umowy z przedsiębiorstwem komunalnym gminy Konstantynów Łódzki Spółka ZOO w zakresie części pierwszej zamówienia na kwotę 448 265 zł oraz w zakresie części drugiej na kwotę 33 215 zł. Wybraliśmy również najkorzystniejszą ofertę dotyczącą świadczenia usług utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej na terenie Konstantynowa w bieżącym roku. To zamówienie, Szanowni Państwo, podzielone było na trzy części i dotyczyło m.in. skweru Kubala, parku przy Placu Wolności oraz przy Placu Kościuszki. W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły dwie oferty, a najkorzystniejszą złożyła firma Usługi Ogrodnicze Krzysztof Jaśliński z Konstantynowa Łódzkiego i tak odpowiednią ofertę opiewały na kwotę
Plac Wolności, Plac Kościuszki 129 904 zł. Plac Wolności 104 494 zł. I skwer Kubala 59 994 zł. Proszę Państwa, podziękowania ogromne należą się też naszemu przedsiębiorstwu komunalnemu, które bezkolizyjnie i bez zbędnej zwłoki realizuje zadania związane z dystrybucją węgla, który mamy z Polskiej Grupy Górniczej. Nie mam. Zrealizowaliśmy już całość zamówienia z zeszłego roku, natomiast od początku stycznia do Konstantynowa dostarczono 260 ton węgla. W najbliższych dniach spodziewamy się kolejnych transportów, oczywiście te, które są objęte tego. Poruszę temat swojego tego. Właśnie, wiesz co, tam jeszcze by się... Asiu, proszę wyłączyć głos. Do tej pory wystawiliśmy 368 faktur i sprzedaliśmy ponad 500 ton węgla. Warto podkreślić, że mieszkańcy korzystają z bezpłatnej dostawy, to jest ciężar, który wzięło na siebie przedsiębiorstwo komunalne. Natomiast od 9 stycznia przyjmujemy wnioski na zakup węgla w bieżącym roku. Proszę Państwa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył już procedurę weryfikacji wniosków w przedmiocie pozyskania dodatku węglowego i dodatków do innych źródeł ciepła. Pieniądze wypłacono na rzecz 1276 gospodarstw domowych z terenu naszego miasta. Natomiast obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o dodatek elektryczny, których termin składania upływa 1 lutego bieżącego roku. Jeżeli chodzi o działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, to informuję Państwa również, że w bieżącym roku kontynuowane będą takie programy jak asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, a także opieka wytchnieniowa. W związku z licznym zainteresowaniem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał dodatkowe środki na ten cel, łącznie w kwocie 146 tysięcy złotych. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł zakupiło dla naszych szkół dostęp do kanału streamingowego Profilaktyka TV, na którym uczestnicy będą mogli znaleźć ciekawe rozmowy ze specjalistami, filmy edukacyjne i profilaktyczne, szkolenia, animacje oraz podcast. Działania Straży Miejskiej, drodzy Państwo, to ponad 707 interwencji zgłoszonych przez mieszkańców, 388 własnych, 57 zleconych przez policję. To są oczywiście dane zbiorcze, które dotyczą roku 2022. Łącznie Straż Miejska przeprowadziła 1152 interwencje. Strażnicy wszczęli i przeprowadzili ponad 400 postępowań w sprawach o wykroczenie, nałożyli 171 mandatów karnych kredytowych na kwotę 25 370 zł, a najczęstszym powodem, dla którego te mandaty były wystawiane, były nieprawidłowe parkowania. 277 osób w ramach akcji prowadzonych przez Straż Miejską zostało pouczonych. W ramach bezpiecznych czerni, drodzy Państwo, również Straż Miejska angażuje się i tak w ubiegłym tygodniu strażnicy spotkali się z uczniami naszych szkół, żeby porozmawiać o bezpieczeństwie, głównie tym w czasie wolnym. Akcją objęto aż 18 grup dzieci. Będzie ona kontynuowana również teraz w ramach zajęć, które przygotowały nasze ferie, nasze jednostki i instytucje. I na zakończenie, drodzy Państwo, tradycyjnie już krótka informacja dotycząca bezrobocia. W grudniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach zarejestrowanych było 483 mieszkańców Konstantynowa. To jest o 14 osób więcej niż w listopadzie. Wśród tych osób było 218 kobiet, 44 osoby do 25 roku życia, 155 osób powyżej 50 roku życia. Natomiast 265 to osoby długotrwale bezrobotne. Jak Państwo widzicie, powiat pabianicki odnotowuje wyższą stopę bezrobocia, aniżeli ta, która odnotowywana jest na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Dziękuję bardzo, to wszystko Państwu. Dziękuję bardzo Panu Burmistrzowi. Przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad, a w nim podjęcie uchwał w sprawie i podpunkt A. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2023 i jest to druk 509 i poproszę Panią Skarbnik o przybliżenie nam projektu uchwały.
Proszę Państwa, pierwszy projekt uchwały dotyczy porządkowania zapisów związanych z wpłatami od mieszkańców, wpłatami dokonanymi przez mieszkańców w 2022 roku za węgiel oraz zmiany w budżecie dotyczące tego roku w tym samym zagadnieniu, czyli dodatku węglowego. Proszę Państwa, zwiększamy stronę dochodową i wydatkową budżetu o 502 tysiące i przypominam, obecnie na budżecie wyjściowym było 810 tysięcy, które nasz referat ochrony środowiska wyliczył, że takie zaangażowanie finansowe będzie potrzebne w budżecie w związku z wpłatami od mieszkańców za otrzymywany, kupowany węgiel od nas, od samorządu. I zwiększamy tą kwotę, bo zmianom uległy ilość odbiorców, o 502 tysiące. Ponadto właśnie w związku z wpłatami w 2022 roku przez mieszkańców za węgiel w wolnych środkach, czyli w przychodach roku 2022 znajduje się kwota 524 tysiące, która prawidłowo powinna być wprowadzona ponownie do budżetu 2023 roku po stronie wydatkowej i w tym wypadku strona dochodowa i strona dochodowa plus przychody i strona wydatkowa tego przedsięwzięcia w 2023 roku będzie równoważna i będzie wynosiła kwotę 1 836 000 zł. Również nadmieniam, że w styczniu poszły pierwsze rozliczenia z dostawcą węgla, czyli z kopalnią. Również tą wpłatą, tym projektem uchwały korygujemy pozycję dotacji do placówek niepublicznych o kwotę 7 tysięcy w związku z przegrupowaniem, czyli koniecznością przegrupowania środków z przedszkola Pokaż Świat do gminy, do rozliczenia z gminą Ksawerów za nasze dzieci, które dęszczają do tej gminy. Wszystkie zmiany zreferowane. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Przedstawiam Państwu projekt uchwały nr 60 łamane przez 502 łamane przez 23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 7 paragrafów, 4 załączniki oraz uzasadnienie. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie ma pytań. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Malczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie 15 głosami przyjęliśmy projekt uchwały budżetowej. Pod punkcie B mamy projekt uchwały dotyczący zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok, druk 510. I również poproszę Panią Skarbnik o przybliżenie nam projektu uchwały. Proszę Państwa, w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Burmistrza rozstrzygnięty został przetarg na zadaniu poprawa infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim. To są środki w budżecie rozbite na 2 lata. W roku 2023 jest to kwota 5 milionów, a w roku 2024 4,5.
W związku z tym, że przetarg jest wyższy od kwoty, którą posiadamy, 1 600 000 zł w 2 latach, zaznaczam, trzeba zwiększyć środki w zadaniu tegorocznym, roku 2023, o kwotę 1 000 000 zł. I proponujemy tą kwotę uzupełnić, wprowadzając do budżetu przychody z roku 2022, które mamy potwierdzone sprawozdaniami. Ponadto zwiększamy zadanie o 15 tysięcy, znaczy tworzymy nowe zadania, przeznaczając 15 tysięcy na zadanie bezpieczne Pietry w Konstantynowie Łódzkim oraz 15 tysięcy na modernizację dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim. W ten sposób zwiększyliśmy przychody i wydatki majątkowe ze środków, które posiadamy z roku 2022 o łączną kwotę 1 030 000. Również w tym projekcie uchwały dokonujemy przeniesień w zadaniu już istniejącym na 2 nowe zadania. I tak, zadania budowa peronu przesiadkowego na Placu Wolności przeznaczyliśmy na ten cel kwotę 450 tysięcy. Zmniejszamy kwotowo to zadanie o 100 tysięcy, przeznaczając 50 tysięcy na budowę zatok parkingowy w Konstantynowie Łódzkim, strona od północnej strony Alei Kombatantów oraz na modernizację przepustu na ulicy Południowej przy ulicy 1 Maja, również 50 tysięcy złotych. Takie zmiany dokonaliśmy tym projektem. Dziękuję bardzo. Przedstawiam Państwu projekt uchwały numer 60/503/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 6 paragrafów, 3 załączniki oraz uzasadnienie. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Omówione wszystko na wczorajszej komisji. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Malczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. I pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie 15 głosami przyjęliśmy kolejny projekt uchwały budżetowej. I proszę Państwa, podpunkt C, czyli ten, który wprowadził nam zmianę w porządku obrad, to jest projekt uchwały dotyczący zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2023 i jest to druk 528 i również poproszę Panią Skarbnik o przybliżenie projektu uchwały. Proszę Państwa, w budżecie roku 2022 znalazł się projekt realizowany przez przedszkole numer 3 Bajka. Jest to projekt pod nazwą Witajcie w naszej bajce. Jest to projekt dwuletni, czyli roku 2022 i 2023. W tym momencie, w styczniu, wychodzi nam z rozliczeń tego projektu, że musimy niewykonaną środków roku 2022 o kwotę 32 299,21 zł i te środki przesuwamy na rok 2023. Są to środki potrzebne na zakup i montaż placu zabaw w tym przedszkolu. Jest to oczywiście zwiększenie przychodów z roku 2022 i wydatków roku 2023. Dziękuję bardzo.
Przedstawiam Państwu projekt uchwały numer 60/504/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2023. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 6 paragrafów, 3 załączniki oraz uzasadnienie. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Opinia komisji pozytywna. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Malczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. 15 głosami jednogłośnie przyjęliśmy kolejny projekt uchwały budżetowej. I podpunkt B jest to, podpunkt D, przepraszam. Jest to projekt uchwały dotyczący zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2023, druk 529. I poproszę panią skarbnik o przybliżenie nam projektu uchwały. Proszę Państwa, tak jak na Komisji Finansów mówiłam, jest to projekt czysto techniczny, który musimy dokonać po uwagach Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdyż zauważyła ona, że tabela numer 10 jest niekompatybilna z tabelą numer 3, która była wprowadzona do budżetu roku 2023 i dokonujemy zmian, przeniesień między paragrafami o kwotę 605 930 zł w zadaniu budowa bazy sportowej edukacyjnej przy szkole podstawowej numer 1. A druga zmiana, którą dokonujemy, dotyczy samego brzmienia uchwały budżetowej, gdyż musimy zmienić dostosować brzmienie z kolei paragrafu 13 z paragrafem 14 samej uchwały. Jest to zmiana bardzo techniczna i uzgodniona również i sprawdzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Dziękuję bardzo. Przedstawiam Państwu projekt uchwały numer 60/505/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 7 paragrafów, 3 załączniki oraz uzasadnienie. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Marczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. 15 głosami jednogłośnie przyjęliśmy projekt uchwały budżetowej. Kolejny. I proszę Państwa, podpunkt ostatni w tym punkcie, podpunkt E, dotyczy projektu uchwały zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2023-2038. I również poproszę panią skarbnik o przybliżenie nam projektu uchwały. Proszę Państwa, w związku z poprzednimi uchwałami dokonujemy aktualizacji
wieloletniej prognozy finansowej i tak dochody ogółem budżetu miasta zwiększone zostało o 502 tysiące, wydatki o kwotę 2 miliony 880 zł 299 zł 21 groszy. Obecnie wynik budżetu jest nadal deficytowy i jest większy i wynosi 16 milionów 693 065 zł 49 groszy. Przychody zostały zwiększone o kwotę 1 586 299 21 groszy i wynoszą w tej chwili 18 946 135 zł i 49 groszy. Rozchody w budżecie zostają na tym samym poziomie. Planujemy spłacić w tym roku nasze zadłużenie w wysokości 2 253 tysiące 70 zł. Kwota długu nie jest większa niż w roku 2022 o planowaną emisję obligacji i obecnie będzie wynosiła na dzień 31 grównia 28 056 309 zł. Nadwyżka operacyjna to kwota 1 729 70 zł. Proszę Państwa, również tym projektem została uaktualniony załącznik numer 2 inwestycyjny, tak zwane o zmianę dotyczące projektu Witaj w naszej Bajce oraz znalazły się nowe zadania, które zostały dzisiaj przez Państwa podjęte. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przedstawiam Państwu projekt uchwały numer 60. /506/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 stycznia 2023 roku z autopoprawką w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2023-2038. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 4 paragrafy, 3 załączniki, uzasadnienie oraz oczywiście autopoprawkę. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Opinia Komisji pozytywna. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Malczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Pani Gabrielo, proszę włączyć głos. Jestem za. Dziękuję. Pan Michał Szymczak. Jestem za. I pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie 15 głosami przyjęliśmy projekt uchwały dotyczący wieloletniej prognozy finansowej. I proszę Państwa, w punkcie 6 mamy podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego. I poproszę Panią zastępcę kierownika Ewę Barchańską o przybliżenie nam projektu uchwały. Dzień dobry Państwu. Przedmiotowy plan dotyczy terenu Placu Wolności. Był na kilku obradach komisji i może powiem, zasadniczą zmianą planu z poprzedniego na obecny. Poprzedni plan tylko umożliwiał usługi, teraz są dopuszczane z mieszkaniówka. I przedmiotem dyskusji było zapis dotyczący hałasu. W poprzednim projekcie planu w zakresie ochrony przed hałasem na terenie UMW ustala się maksymalny dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej, szpitali w miastach zgodnie z przepisami odrębnymi. Proszę Państwa, wróciliśmy do zapisu pierwotnego ze zmianą i obecnie ten zapis
znajduje się w rozdziale drugim, paragraf czwarty, punkt trzeci, podpunkt trzy i brzmi: w zakresie ochrony przed hałasem na terenie UMW ustala się maksymalny dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych i on jest ujednolica zagospodarowanie i hałas w okolicy, tak, dotyczący pozostałych też nieruchomości nieobjętych przedmiotem postępowania tego planu. Ja, proszę Państwa, bym chciała przedstawić uwagi, ponieważ pan Luszka się z nami dzisiaj nie połączył, nie wiem, może gorzej się czuje i bym chciała przejść do uwag i głosowania uwag. Proszę bardzo, oczywiście. Pierwsza uwaga to jest po pierwszym wyłożeniu. Wniesiono o wykreślenie zapisów ustalających maksymalne dopuszczalne normy hałasu w rozdziale, który przedstawiałam, i utrzymanie dla tego terenu projektu dotychczasowego statusu terenów chronionych akustycznie. Uwaga została odrzucona. Wyjaśnienie jest w punkcie szóstym bardzo szczegółowe i myślę, że nie będę czytała tego uzasadnienia do tej uwagi. Proszę o przegłosowanie. Proszę bardzo, głosujemy nad pierwszą uwagą. Kto z Państwa jest za odrzuceniem uwagi numer jeden? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Wstrzymuję się. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Marczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. 14 głosów za odrzuceniem uwagi, 1 głos wstrzymujący się. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kolejna uwaga, bo to jest pierwsza uwaga, która się składa, to jest drugi podpunkt tej uwagi. W tym drugim podpunkcie wniesiono o doprecyzowanie zapisów w rozdziale 1, paragraf 2, punkt 1, podpunkt 7 oraz w rozdziale 3, paragraf 5, punkt 5, podpunkt 1a w zakresie definicji usług uciążliwych oraz zakazu lokalizowania usług uciążliwych. I dalsza część uwagi, prośba o wyjaśnienie, czy urządzanie w godzinach nocnych, cyklicznych, zorganizowanych imprez klubowych i tanecznych, których uczestniczy kilka osób, stanowi usługę uciążliwą. I szerokie wyjaśnienie jest w tabeli numer 6. Zresztą pan Luszka wczoraj bardzo szczegółowo się odnosił do tego. Uwaga została nieuwzględniona. Dziękuję. Proszę o przegłosowanie. Pani kierownik, przepraszam, że wejdę w słowo. Nie proszę, kilka pani, osób, proszę. A kilkaset osób. To jest różnica. Tak, kilkaset osób, tak. Przepraszam. Kto z Państwa jest za nieuwzględnieniem uwagi numer 2? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Wstrzymuję się. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Marczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. 14 głosów za nieuwzględnieniem uwagi, 1 głos wstrzymujący się. Proszę pani kierownik dalej. Kontynuuj. Uwaga druga osoby fizycznej oznaczona punktem pierwszym. Wniesiono doprecyzowanie w paragrafie 5 ust. 2 punkt 1 uzupełniający. Z
sposób zabudowy, zagospodarowania i zapisu pozwalającego na wybudowanie na terenie działki budynków gospodarczych umożliwiających przechowywanie narzędzi i sprzętu niezbędnych do prowadzenia bieżących prac porządkowych na terenie posesji. Uwaga została odrzucona, ponieważ tutaj też konserwator miał dużo do powiedzenia i takich uzupełniających form zabudowy nie dopuścił. Dziękuję. Proszę o przegłosowanie. Dziękuję. Głosujemy nad kolejną uwagą. Kto jest za przyjęciem nieuzasadnionej, znaczy za nieprzyjęciem uwagi? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Wstrzymuję się. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Malczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. 14 głosami uznaliśmy nieuzasadnioną uwagę. Jeden głos wstrzymujący się. Proszę pani. W dalszym ciągu uwaga druga, podpunkt drugi. Wniesiono o zmianę ustalonej obowiązującej linii zabudowy na linię nieprzekraczalną. Tutaj w tej uwadze też dużo do powiedzenia miał konserwator, ponieważ jest tam strefa ochrony konserwatorskiej i jest pierzejowa zabudowa, kamienicowa i dlatego nie było zgody na zmianę linii obowiązującej na nieprzekraczalną. Czyli uwaga odrzucona. Dziękuję. Kto z państwa jest za odrzuceniem kolejnej uwagi? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Wstrzymuję się. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Marczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję. 14 głosów za, jeden głos wstrzymujący się. Proszę panią kierownik. Uwaga druga, punkt trzeci. Wniesiono o zmianę zapisów dotyczących maksymalnej wysokości zabudowy w paragrafie 5 ustęp 2 punkt 3 w następujący sposób. Maksymalna wysokość budynków usługowych z lokalami mieszkalnymi i Maksymalna wysokość budynków usługowych z lokalami mieszkalnych z lokalami usługowymi w granicach strefy ochrony konserwatorskiej B i kondygnacje nadziemne 12 metrów i maksymalna wysokość budynków usługowych z lokalami mieszkalnymi, mieszkalnych z lokalami usługowymi poza strefą ochrony konserwatorskiej z dachami płaskimi, jednospadowymi, 3 kondygnacje nadziemne. Uwaga została odrzucona ze względu na niezgodzenie się na wprowadzenie takich wysokości przez konserwatora zabytków. To jest strefa też ochrony konserwatorskiej i z tego względu nie została uwzględniona. Proszę o przegłosowanie. Dziękuję. Kto z państwa jest za nieuwzględnieniem tejże uwagi? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Wstrzymuję się. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Marczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk.
Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Pan Dariusz. Jeszcze raz poproszę. Jestem za. Dziękuję. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję. 14 głosami uznaliśmy nieuzasadnioną uwagę. Jeden głos wstrzymujący się. Poproszę panią kierownik. Kolejny podpunkt, już czwarty. Tutaj wniesiono o zmianę zapisów terenów parkingowych. Chodziło o to, żeby 50% miejsc parkingowych było poza terenem właściciela. Niestety tutaj też nie było zgody. Każdy lokal mieszkalny musi mieć zapewnione miejsce do parkowania i to na terenie własności inwestora. Dziękuję bardzo. Proszę o przegłosowanie. Dziękuję. Kto z państwa jest za nieuzasadnioną uwagą, odrzuceniem uwagi? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Przepraszam, wstrzymuję się. Wstrzymuję się. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Malczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję. 14 głosami odrzuciliśmy kolejną uwagę. Jeden głos wstrzymujący się. Proszę pani kierownik. Proszę państwa, po drugim wyłażeniu wpłynęła do nas jedna uwaga, która składa się też z dwóch podpunktów. W kolejności jest to trzecia uwaga w całej procedurze planu. I wniesiono o wykreślenie z projektu uchwały przedmiotowego plan, z projektu uchwały przedmiotowego planu zapisów ustalających maksymalne dopuszczalne normy hałasu. I utrzymanie dla tego terenu objętego projektem dotychczasowego statusu terenów chronionych akustycznie. Uwaga została odrzucona. Uzasadnienie było w powyższym punkcie, bo ona jest taka sama jak przy pierwszym wyłożeniu. Proszę o przegłosowanie. Kto z państwa jest za odrzuceniem kolejnej uwagi? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Wstrzymuję się. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Malczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. 14 głosów za odrzuceniem uwagi, jeden głos wstrzymujący się. I poproszę panią kierownik. Podpunkt drugi brzmi podobnie jak przy pierwszym wyłożeniu. I chodzi też o określenie niejasnych definicji usług uciążliwych oraz zakazu lokalizowania usług uciążliwych. W szczególności wniesiono o zaznaczenie, czy Rada Miasta uznaje za usługę uciążliwą urządzanie w godzinach nocnych, cyklicznych, zorganizowanych imprez klubowych i tanecznych, w których uczestniczy kilkaset osób. Jest identycznie brzmiąca niż poprzednia. Uwaga została odrzucona. Proszę o przegłosowanie. Kto z państwa jest za odrzuceniem kolejnej uwagi? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Wstrzymuję się. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za.
Pani Aneta Marczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję. 14 głosami nie przyjęliśmy odrzucenie uwagi. Jeden głos wstrzymujący się. I poproszę panią kierownik. Proszę państwa, po trzecim wyłożeniu wpłynęła jedna uwaga, podobnie brzmiąca jak przy pierwszym i drugim wyłożeniu. Przeczytam punkt pierwszy, bo tu jest tylko punkt pierwszy, bardzo długi. Nie, są dwa punkty, przepraszam. Najpierw czytam punkt pierwszy. Wniesiono o wykreślenie z projektu uchwały przedmiotowego planu zapisów ustalających maksymalne dopuszczenie norm hałasu i urządzanie dla terenu objętego projektem dotychczasowego statusu terenów chronionych akustycznie. Uwaga została odrzucona. Proszę o przegłosowanie. Kto z państwa jest za odrzuceniem uwagi wniesionej? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Wstrzymuję się. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Marczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję. 14 głosami odrzuciliśmy kolejną uwagę. Jeden głos wstrzymujący się. I poproszę panią kierownik. Podpunkt drugi tej uwagi. Tutaj wniesiono znowu o doprecyzowanie uciążliwości działalności w zakresie całego planu. I tu jest zakaz lokalizowania osób, których działalność może powodować uciążliwość wykraczającą poza działkę, dla której inwestor posiada prawo do dysponowania, na przykład wysypiska śmieci, cyklicznych, zorganizowanych imprez klubowych i tanecznych, w których uczestniczy kilkaset osób, zwłaszcza w godzinach nocnych. No, to są regulacje, które tutaj dyktuje nam ustawa, rozporządzenie odnośnie uciążliwości i one są wymienione numeratywnie w rozporządzeniu. Te usługi nie należą do usług uciążliwych zgodnie z przepisami prawa zawartymi w tym rozporządzeniu. Proszę o przegłosowanie. Kto z państwa jest za odrzuceniem kolejnej uwagi? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Wstrzymuję się. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Marczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję. 14 głosami odrzuciliśmy uwagę wniesioną. Jeden głos wstrzymujący się. Podpunkt trzeci tej uwagi w trzecim wyłożeniu dotyczy znowu definicji usług uciążliwych oraz zakazu lokalizowania usług uciążliwych. W szczególności wniesiono zaznaczenie, czy Rada Miasta uznaje za usługę uciążliwą urządzenie w godzinach nocnych cyklicznych, zorganizowanych imprez klubowych i tanecznych, w których uczestniczy kilkaset osób. Jest tak samo brzmiące jak poprzednie złożone uwagi. Uwaga została odrzucona. Proszę o przegłosowanie. Kto z państwa jest za odrzuceniem kolejnej uwagi? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za.
Jadwiga Czekajewska, jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Przyjmuję się. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Marczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matejak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepania. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. 14 głosów za odrzuceniem uwagi, 1 głos wstrzymujący się. Dziękuję bardzo. To są wszystkie uwagi. Może, jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to poproszę. Można? Tak. Ale... Proszę, pan radny Stelmasiak. Ja tylko chciałem dopytać, czy my zmieniamy ten plan zagospodarowania przestrzennego tak, bo my chcemy, czy ktoś wniósł o tą prośbę o zmianę? Nie, to był wniosek właściciela terenu. O, dziękuję. Ale przepraszam, mogę pani przewodnicząca? Tak, proszę bardzo, pani. My na razie omawiamy tylko uwagi. Jeżeli chodzi o cały projekt uchwał, to chyba po omówieniu przez panią przewodniczącą. Znaczy za chwilę przedstawię. Oczywiście, że tak. Przedstawiam Państwu projekt uchwały nr 60, łamane przez 507, łamane przez 23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera... Niech Państwu mówię, ile tych paragrafów, chyba 11. Tak, uchwała zawiera 11 paragrafów, załącznik graficzny oraz uzasadnienie. Oraz załączniki również do uchwały, załączników jest 3. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Opinia komisji pozytywna. Otwieram dyskusję. Proszę pani Elżbieta Jabłońska. Dziękuję serdecznie pani przewodnicząca. Proszę państwa, pewnie się zdziwiliście nieco, że dzisiaj wstrzymywałam się, jeżeli chodzi o głosowanie nad uwagami wniesionymi przez mieszkańców tego okręgu. Jednak powiem szczerze, że mam ogromnie mieszane uczucia i ogromną wątpliwość co do tego, czy zmiana tego planu spowoduje zmniejszenie poziomu hałasu, który wydobywa się z tak zwanej stanicy. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy, wiemy, że na terenie Placu Wolności jest dyskoteka, bar i to tak naprawdę o to chodzi. Chodzi o to, że w okresie letnim, począwszy od maja, skończywszy we wrześniu, odbywają się tam notoryczne imprezy rozrywkowe, któremu ja nie jestem przeciwna, aczkolwiek jest to bardzo uciążliwe, szczególnie dla mieszkańców tego okręgu. Sama mieszkam na ulicy, która bezpośrednio jest przyległa do Placu Wolności i dla mnie jest to także uciążliwość. Tak jak ja już na wstępie powiedziałam, mam ogromne mieszane uczucia, czy zmiana tego planu spowoduje zmniejszenie poziomu hałasu, który jest na obecnym etapie. Pani kierownik, to do pani pytanie. Proszę państwa, ja już niejednokrotnie mówiłam na komisjach, że zmiana tego planu może spowodować obniżenie hałasu, bo zmienia zagospodarowanie ten plan. Ten plan nie ma wpływu na hałas. Ten plan może doprowadzić do tego, że będzie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zakończy się działalność. I głównie inwestorowi o to chodziło, żeby uzyskać taką możliwość zabudowy mieszkaniowej. Plan nie gwarantuje ani jeden, ani drugi, ani ta zmiana tego, czy ta działalność się zakończy. I on nie ma wpływu na tą działalność. Mogę pani przewodnicząca? Proszę bardzo, proszę pani Elżbieta Jabłońska. To znaczy ja to rozumiem, ja rozumiem to jako radna, że ktoś, kto zgłosił wniosek o zmianę tego planu, miał do tego pełne prawo i chce, żeby oprócz usług powstała jeszcze mieszkaniówka.
I jako radna pewnie bym za tym planem zagłosowała. Natomiast jako mieszkanka i osoba, która reprezentuje tych mieszkańców, mam mnóstwo obaw i nie jestem w moim odczuciu, w mojej ocenie, nie jestem przekonana, czy zmiana tego planu rzeczywiście wyeliminuje ten poziom hałasu, który jest obecnie. Dlatego mówię od razu, że ja nie zagłosuję za tym planem i się po prostu wstrzymam, ponieważ nie mam ani pewności, ani gwarancji, że w jakikolwiek sposób to by mogło pomóc mieszkańcom. Proszę Państwa, tam powstało nowe osiedle. Osiedle, które jest od niedawna. Niedawno nadawaliśmy nazwę ulicy Parkowa, która jest bezpośrednio przylegająca do Placu Wolności. Tam mieszka naprawdę bardzo dużo rodzin z małymi dziećmi. I ja rozumiem to, że oni są zbulwersowani obecną sytuacją i nie mogę przyłożyć ręki do tego, żeby jakby podtrzymać dalej tę sytuację. Wobec powyższego już mówię na wstępie, że mój głos będzie głosem wstrzymującym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no ja może dodam od siebie, że nasze decyzje tutaj, jeśli dotyczą naszego terenu, są na pewno istotne i nie zawsze są dobre i dobrze odbierane przez mieszkańców. Ale nad naszymi uchwałami są ustawy i rozporządzenia, z którymi tak naprawdę potocznie mówiąc nie ma co dyskutować. I zapoznałam się bardzo dobrze z tymi uwagami i z uzasadnieniem odrzucenia tych uwag, bo to nie jest tak, że a no dobrze, będę za tym, żeby nie uwzględnić tej uwagi. Ale cóż radny może dyskutować nad rozporządzeniem albo nad decyzją konserwatora zabytków, jeżeli to jest prawo nadrzędne nad naszym. Także jeżeli uzasadnienie tych uwag było takie, jakie było, a w większości opierało się na dokumentach wyższego rzędu, więc no w mojej ocenie tutaj to ja kieruję się tym, że muszę działać i powinnam czynić zgodnie z literą prawa, tak? Rozumiem tych ludzi, ponieważ wielokrotnie też byli mieszkańcy i na prezydium wtedy, kiedy nie było jeszcze dyżurów i pisaliśmy pismo i na policję w imieniu prezydium. I rozumiem tych ludzi, bo znam bardzo dobrze też i bliżej i dalej tych, którzy bezpośrednio mieszkają czy w okolicy. Ale no szanowni Państwo, no na pewne sytuacje nie mamy wpływu. No akurat tak się zrodziło. Być może, że słowa pani kierownik się sprawdzą i oby tak było, że Państwo, którzy złożyli wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, po prostu pomyślą o innej działalności szerszej i zrobią tam zabudowę wielorodzinną, bo mają ku temu teraz prawo po zmianie tego planu i problem się rozwiąże. No, w różnych miejscach naszego miasta mieszkamy i różnie lokalizują się po naszym już zamieszkaniu, lokalizują się różne firmy, przedsiębiorstwa i jest to uciążliwe. No, mieliśmy kiedyś w przeszłości problem, bo ktoś tam sobie w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej zrobił myjnię i to też było dla mieszkańców uciążliwe. I ja to wszystko rozumiem, ale nad tym, co człowiek się kieruje emocjami, czy sympatią, czy niesympatią do mieszkańców, no to nad tym wszystkim niestety albo stety musi działać litera prawa. I stąd taka moja decyzja. Czy ktoś z Państwa, proszę, pan Marek Łopaciński. Dziękuję pani przewodnicząca. Chciałbym wrócić do historii, jak nad tym debatowaliśmy. Na pierwszym posiedzeniu ja zgłosiłem wniosek, żeby zapis był taki jak w tej uchwale, nad którą dzisiaj rozmawiamy. Nie musielibyśmy 5 razy nad tą ustawą debatować, załatwilibyśmy to za pierwszym razem. Czym rzecz? Za pierwszym razem autor projektu zaproponował, aby maksymalny dopuszczalny poziom był zrównoważony. I wtedy mówiłem, że nie możemy się na to zgodzić, ponieważ przy zrównoważonym maksymalnym poziomie hałasu byłby mierzony poziom z całego roku kalendarzowego. I wtedy zaproponowałem, że to jest dla nas nie do przyjęcia, ponieważ obok są działki zamieszkałe, normalnie przez są tereny zabudowane. W związku z tym już wtedy zaproponowałem, żebyśmy przyjęli zapis, że maksymalny dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, czyli dla tych, które są w sąsiedztwie.
I co ten zapis mówi? Ten zapis mówi jednoznacznie, że maksymalny hałas mierzymy z 8 najgorszych godzin w ciągu doby i 1 godzina najgorsza z nocy. I to jest po prostu zapisane w rozporządzeniu do ustawy i to jest do zmierzenia, to jest konkretna rzecz. 8 godzin i 1 godzina w nocy i to jest łatwo zmierzyć i tutaj według mnie nie będzie najmniejszego problemu, ponieważ wszyscy w tej okolicy będą teraz traktowani jednakowo, na tych samych zasadach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgłaszał się pan Michał Szymczak, proszę bardzo. Znaczy ja mam takie pytanie, ono było już poruszane na tych generalnie wszystkich naszych komisjach, tak? Ale chciałem, żeby to było uzasadnienie do mojej decyzji. Mam pytanie do pani kierownik. Czy w związku z tym, że zmienimy plan zagospodarowania przestrzennego, jest możliwość, że właściciel tej nieruchomości będzie mógł wystąpić na drogę sądową o odszkodowanie? My jako radni o tym wiemy, bo już mieliśmy taką sytuację, tak, gdzie właśnie inwestor sam zgłosił się, może ja sobie sam odpowiem, zgłosił się o zmianę zagospodarowania przestrzennego, po czym wystąpił do gminy o odszkodowanie chyba w wysokości 4,5 miliona złotych. Czy to jest prawda? Proszę Państwa, w przepisach jest tak, że inwestor w każdym momencie może wystąpić o odszkodowanie, czy to jest na korzyść jego zagospodarowanie, czy nie. To orzekają inne podmioty, rzeczoznawca, sądy. I tutaj myśmy rozszerzyli działalność podmiotowi, który występował z wnioskiem, a nie ograniczyli. I jeszcze do tego hałas jest równomierny z zagospodarowaniem dotyczącym innych nieruchomości, które występują w innym planie. I to jest jednolite. Także nie powinno być wniosku od właściciela terenu o to, że ma ograniczoną działalność czy o odszkodowanie, ale tego nie możemy zagwarantować, zmieniając plan, nigdy. Inwestor zawsze, czy właściciel ma takie prawo. No właśnie. Proszę Państwa, ja może jeszcze dodam, ponieważ w tym temacie, co poruszył tutaj pan radny Michał Szymczak, wiele publikacji przeczytałam i wyroków sądu i najczęściej roszczenie z tytułu artykułu tego 36, co pan mówi o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski wpływały wtedy, kiedy było obniżenie wartości nieruchomości. Bo jeżeli ktoś ma podwyższenie wartości, no to trudno, żeby się jeszcze składał wniosek o roszczenie, bo tak naprawdę, no jakie uzasadnienie do tego roszczenia, tak? Jeżeli wzrasta mu wartość nieruchomości, to w mojej ocenie i w tym, co się zapoznałam z różnymi wyrokami sądu i publikacjami, nie ma zasadności, tak? Bo ta zmiana jest dla niego na korzyść, tak jak pani kierownik powiedziała. On oprócz tego, że może w dalszym ciągu prowadzić tą działalność, a nie musi, ale może teraz prowadzić działalność mieszkaniówki wielorodzinnej, tak? Więc jakby my tutaj dajemy mu większy wachlarz możliwości. I w mojej ocenie to niezasadne byłoby. Ale tak jak pani powiedziała, no zawsze właściciel nieruchomości ma prawo złożyć taki wniosek, ale z tego, co się zapoznałam, to najczęściej te wnioski wpływają wtedy, kiedy jednak ta wartość nieruchomości spada, a nie wzrasta. Dziękuję pani przewodnicząca. Zresztą w uchwale, w tytule końcowym jest tutaj 30% na chodzi o rentę planistyczną, tak, wzrost wartości nieruchomości i my jest to przedmiotem naszej uchwały, tak, czyli będziemy dochodzić jeszcze przy sprzedaży w ciągu 5 lat renty planistycznej, jeżeli taka ta sprzedaż nastąpi. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby? Proszę Pani Elżbieta Jabłońska. I ja nie sądzę, żeby tutaj wnioskodawca zmiany tego planu w ciągu 5 lat dokonał sprzedaży tej nieruchomości, bo wiesz, czym by to się wiązało, więc na pewno tego nie uczyni. Natomiast też gwarancji stuprocentowej nie mamy, że oni rzeczywiście kiedyś tam nie będą mogli wystąpić o to odszkodowanie. Ale to tylko takie hipotezy.
Natomiast proszę Państwa, no ja chciałabym, żebyście Państwo zrozumieli, ja już jesteśmy 3-4 lata w tej kadencji i niejednokrotnie trzeba było podjąć trudne decyzje, chociażby decyzje dotyczące podwyższenia opłat za śmieci, decyzje dotyczące podwyższenia podatków. To nie są łatwe decyzje dla nas radnych, niemniej jednak zawsze solidaryzowałam się z pozostałymi radnymi, bowiem byłam przekonana, że nie ma innego wyjścia na to, żeby budżet gminy mógł funkcjonować jako tako, nazwijmy to. Natomiast sytuacja, która obecnie ma miejsce, powtarzam raz jeszcze, jako radna ja rozumiem to, ale też jestem mieszkańcem tego okręgu i po części, dlatego nie mówię, że będę głosowała przeciwko, tylko po prostu będę się wstrzymywała od głosu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie ma chętnych do dyskusji. W związku z powyższym przechodzimy do procedowania proponowanej uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Wstrzymuję się. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Marczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Telmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem przeciw. Nie słyszałam. Jestem przeciw. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. 13 głosów za przyjęciem uchwały, 1 głos wstrzymujący, 1 głos przeciw. Dziękuję Państwu bardzo. Przyjęliśmy kolejne uchwały. Ja również bardzo dziękuję. I proszę Państwa, to był punkt 6. W punkcie 7 mamy podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej i poproszę Panią Kierownik Monikę Jurek o przybliżenie nam projektu uchwały. Witam szanownych Państwa. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Srebrzyńskiej w obrębie K13. Nieruchomość składa się z dwóch działek gruntu. Działki 119/3 o powierzchni 1594 m oraz działki 119/4 o powierzchni 1338 m2. Szanowni Państwo, przedmiotowa nieruchomość stanowi własność gminy. W grudniu dokonaliśmy podziału nieruchomości, gdyż wcześniej stanowiła ona dużą nieruchomość, działkę 119. Została ta działka podzielona na 4 działki gruntu, w tym 2, które zostały wymienione, zostały przeznaczone pod sprzedaż, dlatego że w planie miejscowym przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Oczywiście tutaj sprzedaż o związku z uwagi, że nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Srebrzyńskiej, odbędzie się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także rozporządzenia, które warunkuje, jak takie nieruchomości muszą być sprzedawane. Na okoliczność tego podziału i samej woli sprzedaży tej nieruchomości rzeczoznawca majątkowy wykonał dla nas operat szacunkowy. I proszę Państwa, wartość rynkowa tej nieruchomości zgodnie z operatem z 23 grudnia 2022 roku wynosi 534 415 zł. Biorąc pod uwagę zapisy uchwały, która mówi m.in. o zbywaniu nieruchomości, paragraf 14 punkt 1, w przypadku kiedy nieruchomość zbywana jest i jej wartość wynosi powyżej 300 tysięcy zł, to do Państwa kompetencji należy wyrażenie zgody na sprzedaż takiej nieruchomości. Z pewnością przetarg i sprzedanie tej nieruchomości pozwoli na uzyskanie środków do budżetu gminy i w związku z powyższym należy uznać przyjęcie tej uchwały jako zasadne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przedstawiam Państwu projekt uchwały numer 60/508/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 3 paragrafy, uzasadnienie oraz załącznik graficzny. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Opinia komisji pozytywna. Otwieram dyskusję. Wszystko pani kierownik nam wyjaśniła na komisji. Nie ma pytań. Kto z państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Malczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Panie Konradzie. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję. Jednogłośnie 15 głosami przyjęliśmy projekt uchwały. I proszę państwa, w punkcie 8 mamy podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Konstantynów Łódzki. I również pani kierownik Monika Jurek nam przybliży projekt tej uchwały. Proszę państwa, artykuł 81 ustęp 1 ustawy o ochronie nad zabytkami i opiece nad zabytkami mówi, że prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane mogą być objęte dotacjami udzielanymi przez gminę rady, jednakże aby udzielić takich dotacji muszą być określone także uchwałą zasady jej przyznania, jej określenia. I szanowni państwo, takie dotacje mogą być finansowane zarówno z naszych środków własnych, które mamy zabezpieczone w budżecie, albo z środków pozyskanych przez gminę. W listopadzie 2022 roku w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład ogłoszono nabór na właśnie takie bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym zarówno do rejestru zabytków, jak i do gminnej ewidencji zabytków. Proszę państwa, program ten będzie realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielone przez BGK. I program, to co należy tutaj podkreślić, kierowany jest tylko i wyłącznie do jednostek samorządu terytorialnego. To jest województwo, powiat bądź gmina może się zwrócić o udzielenie takiego dofinansowania i to dofinansowanie może w postaci dotacji udzielić podmiotowi zewnętrznemu. To dofinansowanie zgodnie z programem, który jest dzisiaj ogłoszony, ma wynosić 98% wartości inwestycji. Gmina może złożyć maksymalnie 10 wniosków. Te wnioski mogą być składane w 3 kategoriach. 150 tysięcy złotych, 500 tysięcy złotych i 3,5 miliona złotych. Szanowni państwo, my podejmujemy tę uchwałę, gdyż do tej pory gmina nie przyznawała dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, ale żeby gmina mogła spróbować pozyskać takie środki i udzielić je w formie dotacji, konieczne jest przyjęcie właśnie określenia tych zasad. My oczywiście tutaj nie planujemy z własnych środków uruchamiać takich dotacji, my tylko planujemy w przypadku możliwości pozyskania tych środków z zewnątrz. Ja tutaj, proszę państwa, powiem tylko dosłownie bardzo skrótowo, co uchwała zawiera, a mianowicie przede wszystkim określa, komu taka dotacja może być przyznana, na jakie prace. To tutaj nam dokładnie wskazuje artykuł 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. My w tej uchwale wskazujemy, jak nabór tych wniosków będzie się odbywał, że on będzie ogłaszany przez burmistrza, że on będzie ogłaszany oczywiście publicznie na stronie biuletynu, a także na tablicach ogłoszeń. My także wskazujemy, co do tego wniosku należy załączyć, co w przypadku, jeżeli wniosek nie będzie tutaj złożony prawidłowo, czy będą jakieś braki. Oczywiście, proszę państwa, ta uchwała musi zawierać także zapisy dotyczące, co jeżeli podmiot gospodarczy będzie się ubiegał o pomoc publiczną, bo wiadomo, że może taka pomoc publiczna de minimis zostać mu udzielona. A także wskazujemy, jaki procentowy
wartość nakładów koniecznych na te roboty może być tutaj przyznana. Ja tutaj nie będę może szerzej tego przybliżała, gdyż to już szczegółowo omówiliśmy na komisji. Dodam tylko, że z uwagi na to, że uchwała zawiera zapisy dotyczące pomocy de minimis, ona musiała zostać wysłana do zaopiniowania do dwóch organów, a mianowicie do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także do właściwego Ministerstwa Rolnictwa. I proszę Państwa, my projekt tej uchwały oczywiście wysłaliśmy. Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaopiniował ją pozytywnie, natomiast minister rolnictwa w określonym terminie tych 14 dni nie zgłosił żadnych uwag, więc my to przyjmujemy, że zastrzeżeń do naszego projektu uchwały nie miał. Więc proszę Państwa, żebyśmy mogli jak gdyby spróbować udzielić tych dotacji, wziąć udział w ramach Polskiego Ładu o wystąpienie o takie środki, niezbędne jest przyjęcie tej uchwały, która określa zasady jej przyznania. No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przedstawiam Państwu projekt uchwały nr 60/509/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Konstantynów Łódzki. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 6 paragrafów, załącznik oraz uzasadnienie. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Malczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. 15 głosami jednogłośnie przyjęliśmy projekt uchwały. I proszę Państwa, przechodzimy do punktu 9, a w nim podjęcie uchwał w sprawie i podpunkt A udzielenia pomocy finansowej powiatowi Pabijanickiemu. I chyba pani Agata Walczak, tak? Tak, tak. Dzień dobry Państwu. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Pierwsza uchwała dotyczy udzielenia dofinansowania powiatowi Pabijanickiemu w wysokości 24 tysięcy. Dofinansowanie to dotyczy utrzymania nowej siedziby filii Powiatowego Urzędu Pracy w Konstantynowie Łódzkim. Utrzymanie powyższej filii ułatwi mieszkańcom Konstantynowa Łódzkiego dostęp do świadczonych usług przez placówkę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przedstawiam Państwu projekt uchwały nr 60/510/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Pabijanickiemu. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 5 paragrafów oraz uzasadnienie. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Społecznej. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. No nie ma nad czym dyskutować. Urząd Pracy Oddział był, jest i niech będzie. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Malczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Pani Małgorzata Matyjak. Nie słychać. Pani Małgosiu, nie słyszymy. Głos włączony, a nie słychać. Może bliżej mikrofonu. Jestem za. Dziękuję. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za.
Dziękuję bardzo. Jednogłośnie 15 głosami przyjęliśmy projekt uchwały. I podpunkt B również dotyczy udzielenia pomocy finansowej powiatowi pabijańskiemu i poproszę panią Agatę Walczak o przybliżenie projektu uchwały. Kolejna uchwała dotyczy udzielenia dofinansowania powiatowi pabijańskiemu w wysokości 15 tysięcy zł na zatrudnienie specjalistów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Specjaliści ci będą realizować szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Konstantynów. Dziękuję bardzo. Przedstawiam państwu projekt uchwały nr 60/511/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi pabijanickiemu. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 5 paragrafów oraz uzasadnienie. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Społecznej. Opinia komisji pozytywna. Otwieram dyskusję. Ja chciałam spytać o coś. Bardzo proszę, pani Elżbieta Jabłońska. Ja tylko chciałam spytać, ile wynosiła ta dotacja, znaczy nasza pomoc na ten cel w ubiegłym roku? Znaczy to jest kontynuacja. W zeszłym roku też zostało przyznane 15 tysięcy złotych. Tak, dziękuję. Chciałam się upewnić. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zapytać? Nie ma pytań. Kto z państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz? Jestem za. Jadwiga Czekajewska? Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska? Jestem za. Pan Jacek Jakubowski? Jestem za. Pan Dariusz Korczyński? Jestem za. Pan Marek Łopaciński? Jestem za. Pani Aneta Malczewska? Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak? Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk? Jestem za. Pan Radosław Radwański? Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak? Jestem za. Pan Konrad Sudra? Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak? Jestem za. Pan Michał Szymczak? Jestem za. Pani Beata Szymonowicz? Jestem za. Dziękuję. Jednogłośnie 15 głosami przyjęliśmy projekt kolejnej uchwały. I podpunkt C to również udzielenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi pabijańskiemu i poproszę panią Agatę Walczak. Kolejna uchwała dotyczy także udzielenia dofinansowania powiatowi pabijańskiemu w wysokości 18 400 zł na zapewnienie opieki podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Konstantynów do Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim. Dziękuję. Dziękuję. Przedstawiam państwu projekt uchwały nr 60/512/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi pabijanickiemu. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 5 paragrafów oraz uzasadnienie. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Społecznej. Opinia komisji pozytywna. Otwieram dyskusję. Kto z państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Malczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie 15 głosami przyjęliśmy kolejny projekt uchwały. I proszę państwa, podpunkt D to projekt uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 rok. Poproszę panią Agatę Walczak o przybliżenie projektu uchwały. Uchwała w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 rok określa maksymalną roczną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w wysokości 3900 zł. W przypadku kształcenia do kwoty 500 zł dofinansowanie będzie przyznawane do 100%
a powyżej kwoty 500 zł kwota dofinansowania może wynosić do 50%. Uchwała określa także formy kształcenia oraz zakres specjalności, jakie obejmuje dofinansowanie na podstawie wniosków złożonych przez szkoły i przedszkola prowadzone przez gminę. Dziękuję. Dziękuję. Przedstawiam Państwu projekt uchwały nr 60/513/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 rok. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 10 paragrafów oraz uzasadnienie. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Społecznej. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Elżbiet Wojnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Malczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie 15 głosami przyjęliśmy kolejny projekt uchwały. I proszę Państwa, ostatni podpunkt E w punkcie 9 jest to projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. I poproszę Panią Agatę Walczak o przybliżenie nam projektu uchwały. Zgodnie z artykułem 39a ustawy Prawo oświatowe gmina ma obowiązek określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w sprawie zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. Stawka ta nie może być niższa niż określają to przepisy wydane na podstawie ustawy o transporcie drogowym. Stawki przedstawione w naszym projekcie uchwały są dostosowane do tych przepisów, czyli do nowego rozporządzenia ministra infrastruktury, które wchodzi w życie w styczniu tego roku. Dziękuję. Dziękuję. Przedstawiam Państwu projekt uchwały nr 60/514/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 4 paragrafy oraz uzasadnienie. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Społecznej. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Wójnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Malczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie przyjęliśmy kolejny projekt uchwały w punkcie 9 i to już był ostatni podpunkt. I proszę Państwa, punkt 10 są to uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej imienia błogosławionego Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim i to jest podpunkt A. I poproszę Panią Dyrektor Joannę Markiewicz o przybliżenie nam projektu uchwały. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, podjęcie uchwały dotyczy zmiany statutowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zmiana ta związana jest z dostosowaniem do obowiązujących przepisów organizacyjno-prawnych oraz wynikająca z dodatkowych zadań realizowanych przez ośrodek. Wobec powyższego podjęcie uchwały
uważam za zasadne. Dziękuję. Dziękuję. Przedstawiam Państwu projekt uchwały nr 60/515/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej imienia błogosławionego Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 3 paragrafy oraz uzasadnienie. Poproszę o opinię Komisji Statutowej. Opinia Komisji Statutowej pozytywna. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Malczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matejak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie 15 głosami przyjęliśmy projekt uchwały dotyczący statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. I proszę Państwa, w podpunkcie B mamy projekt zmiany uchwały nr 17/147/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gmin. I poproszę również Panią Dyrektor o przybliżenie nam projektu uchwały. Podjęcie kolejnej uchwały wynika z obowiązku nałożonego przez ustawodawcę w artykule 96 ust. 4 oraz 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z artykułem 96 ust. 4 Rada Gminy określa w drodze uchwały zasady zwrotu wydatków ze świadczenia z pomocy społecznej. Uchwała ta wprowadza zasadę, w myśl której w zależności od uzyskiwanego przez świadczeniobiorcę dochodu nałożony zostanie obowiązek zwrotu wydatków, którego procentowa wysokość zależna będzie od wysokości jego dochodu. Szczegółowe zasady zwrotu wydatków i jego skutków opisane zostały w tabeli zawartej w projekcie uchwały. Zapisy proponowanej uchwały dostosowują się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie ustawy o pomocy społecznej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Dziękuję. Dziękuję. Przedstawiam Państwu projekt uchwały nr 60/516/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 17/147/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 3 paragrafy oraz uzasadnienie. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Społecznej. Opinia komisji pozytywna. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Malczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matejak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję. Jednogłośnie 15 głosami przyjęliśmy kolejny projekt uchwały. I proszę Państwa, teraz podpunkt C. Jest to projekt uchwały dotyczący podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem
posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. I proszę Panią Dyrektor o przybliżenie projektu uchwały. Z dniem 1 stycznia 2023 uchwała nr 264 Rady Ministrów wprowadziła zmianę do uchwały nr 140 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023, podwyższając kryterium dochodowe ze 150% na 200% dla osób samotnie gospodarujących oraz dla osób w rodzinie uprawniające te osoby i rodziny do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku oraz żywności oraz świadczenia rzeczowego w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu. Zmiany te pozwolą zapewnić szerszy dostęp i wsparcie większej grupy osób wymagających pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych. Wobec powyższego podjęcie uchwały uważam za uzasadnione. Dziękuję. Dziękuję. Przedstawiam Państwu projekt uchwały nr 60/517/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023 oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 5 paragrafów oraz uzasadnienie. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Społecznej. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński. Jestem za. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Malczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. Dziękuję. Jednogłośnie 15 głosami przyjęliśmy kolejny projekt uchwały. I proszę Państwa, w podpunkcie D mamy projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 dla mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego. I również poproszę Panią Dyrektor Markiewicz o przybliżenie nam projektu uchwały. Kolejny projekt uchwały dotyczy programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023. Ma on na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej przez dostęp do tzw. opieki na odległość. Jednym z warunków przystąpienia do realizacji programu jest przyjęcie przez gminę uchwały w sprawie programu osłonowego na podstawie artykułu 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przedstawiam Państwu projekt uchwały nr 60/518/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 dla mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 3 paragrafy. Załącznikiem jest ten program osłonowy oraz uzasadnienie. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Społecznej. Opinia komisji pozytywna.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Jeśli mogę. Tak, proszę pani Elżbieta Jabłońska, później będzie pan Marek Łopaciński. Ja mam pytanie do pani dyrektor, ponieważ nie jestem członkiem Komisji Infrastruktury Społecznej, a ten projekt uchwały, no chciałabym go bliżej poznać. Proszę mi powiedzieć, opieka na odległość gwarantuje na bieżąco, ten system opieki gwarantuje na bieżąco monitorowanie stanu zdrowia seniora w miejscu jego zamieszkania. Jaki zakład opieki zdrowotnej będzie monitorował ten stan zdrowia i czy ten monitoring będzie całodobowy? Jak to w rzeczywistości ma wyglądać? To będzie monitorowało Centrum Opiekuńcze, z którym my podpiszemy umowę. To wcale nie będzie żaden nasz ośrodek, ani tutaj na terenie Konstantynowa. To są centra opiekuńcze, które, to jest tak jak przy monitoringu, tak? Monitoringu no, zamieszkania budynków, tak? I tutaj my podpisujemy umowę z taką firmą, która będzie monitorować na bieżąco. Tam są, w tej opiece są wyspecjalizowana jest kadra. Oni dostaną również materiały na temat zdrowia każdej osoby, która będzie miała opaskę. I jeżeli coś się wydarzy albo będzie sygnał od tej osoby, oni na bieżąco już będą mieli w aktach, na co ta osoba choruje, i będą mogli bezpośrednio pomóc albo przekierować do szpitala, tak? Dla tych osób starszych ta usługa jest bezpłatna. W 80% będzie to z tego programu z ministerstwa dofinansowane, a nie mniej niż 20% będzie pokrywało gmina. A mogę jeszcze dalej? Tak, proszę bardzo, proszę. Pani dyrektor, a w takim razie, czy wiemy już, z kim ta umowa będzie podpisana, jakie to będzie centrum i skąd ewentualnie ta pomoc nadjedzie? Nie, ponieważ na tym etapie, żeby w ogóle przystąpić do tego programu, musimy podjąć uchwałę. Tak, zapotrzebowanie mamy złożyć do 31 do stycznia do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Później, jeżeli nam zostaną przyznane pieniądze, robimy rozeznanie, kto podejmie się no, dostarczenia nam tych opasek i kto będzie się zajmował, tak, całym monitoringiem. Ale to jest na późniejszym etapie. Na ten moment nie wiem, która firma nawet by przystąpiła. My tak mniej więcej robiliśmy rozeznanie wśród firm, jakie są w ogóle w województwie łódzkim. Ale na dzień dzisiejszy nie mogę powiedzieć, kto tutaj wygra u nas, tak? Rozumiem, ale jeśli mogę dalej, pani przewodnicząca, ja przepraszam, ale po prostu ja no nie z ciekawości, ale też z potrzeby dopytuję o te szczegóły. Proszę mi jeszcze powiedzieć, pani dyrektor, jak to fizycznie ma wyglądać? To znaczy, ten program zaczyna obowiązywać hipotetycznie. Czy osoba zajmująca się osobą starszą musi się zgłosić do państwa, żeby uzyskać taką opaskę, czy to trzeba wyciągnąć najpierw całą dokumentację medyczną z tą dokumentacją? Jak to ma wyglądać? My też będziemy, jeżeli już dostaniemy, będziemy opracowywać program na podstawie naboru takich osób starszych, tak? I wtedy będziemy się kontaktować, bo wiadomo, że nie dostaną wszyscy, tak? Tam, gdzie jest jednak pomoc rodzinna, a osoba samotna, no będziemy wybierać osobę samotną. Tak, tutaj na pierwszym miejscu będzie osoba samotna, żeby uzyskała to wsparcie, bo jeżeli jest rodzina, to zawsze zasygnalizuje sama. Na dzień dzisiejszy no, trudno mi jest powiedzieć, bo tak jak mówię, jak dostaniemy te pieniążki i już będziemy wiedzieć, że program będziemy realizować, to wtedy będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej, jak i na przykład na Facebooku, tak? Jak będzie wyglądał nabór? O. No bardzo dziękuję. O szczegóły, bo mam jeszcze kilka takich szczegółów do dopytania. Zgłoszę się osobiście. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Proszę, pan Marek Łopaciński jeszcze chciał zapytać. Proszę bardzo. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja jestem jak najbardziej za przyjęciem tej uchwały, ale chciałem się podzielić jedną wątpliwością, ponieważ w tej naszej uchwale w paragrafie 5 jest zapis. Program będzie finansowany z dotacji celowej budżetu państwa oraz wkładu własnego w wysokości stanowiącej nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania. W związku z tym
jest jak zwykle niedookreślona ta wysokość i obawiam się jednego, żeby nie było tak jak z subwencją oświatową, gdzie też dofinansowanie jest z budżetu państwa, jest niedookreślone i co roku okazuje się, że coraz mniej dostajemy procentowo, coraz mniej dostajemy z budżetu państwa, a coraz więcej musimy wydawać na to jako samorząd. I boję się tylko tego, żeby nie było podobnie również z tym programem, ale jestem jak najbardziej za przyjęciem tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Ja w celu wyjaśnienia też przekażę, że na tym etapie to my jeszcze nie wiemy, jakie dofinansowanie dostaniemy. Jeżeli będzie to dofinansowanie, że my jako gmina musimy dopłacić 80%, bo jest nie mniej niż 20% i wiem, że tutaj Pan też sugerował na komisji, to wcale my nie musimy do tego programu przystąpić. Tak? I to też nie mówimy o setkach czy 200 osobom, żeby pomóc. Tak? Tutaj też podchodzimy racjonalnie do tego zadania, a tak jak mówię, czekamy, jakie kwoty zostaną nam przyznane i wtedy będziemy podejmować decyzję. Albo wejdziemy w ten program, albo nie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę, pan Jacek Jakubowski. Ja mam pytanie do pani kierownik. Mianowicie chodzi mi o osoby opiekujące się starszymi osobami tutaj w Konstantynowie. Wiem, że jest, nie wiem, czy to jest forma odpłatna, czy też nie, ale rozwożą na przykład posiłki dla osób starszych i tak dalej. Czy urząd, czyli pani dyrektor, macie kontrolę nad tymi osobami, które jak gdyby pomagają tym starszym osobom, weryfikujecie coś? Chodzi o to, że wiem, taki niepotwierdzony na razie głos, prosiłem o więcej szczegółów, a mianowicie o to, że jest osoba, która się zajmuje starszą osobą, panią. No i niestety doszło do mnie jak gdyby sygnały, że nie wiem, czy ta osoba zawiaduje też formalnie pieniążkami tej starszej osoby, ale doszły do mnie sygnały, że ta osoba nie dosyć, że mieszka w małym mieszkanku i tak dalej, ma niedopłatę, wręcz zadłużenie mieszkania. I chciałem zapytać, gdzie tutaj tkwi błąd? Czy osoba, ta starsza osoba, dajmy na to, no nie wiem, jaką tam też ma emeryturę, mówię, to jest na razie niepotwierdzone, ale będę drążył ten temat, być może, że pani dyrektor odezwę się osobiście do pani, że w sprawie wyjaśnienia, ale chciałem zapytać, czy ma możliwość, dajmy na to, pana osoba, opiekun, jak gdyby tej starszej osoby do spraw finansowych tej drugiej, bądź w jakimś stopniu tutaj nadzoruje też opłaty i tak dalej. Dziękuję. Jeżeli powiem, bo to już jest zupełnie inny temat, jeżeli powiem, usługi opiekuńcze, jakie są świadczone na terenie Konstantynowa, to mamy przez trzy jakby takie obszary. Mamy przez usługi opiekuńcze, które zlecamy Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej. Był ogłoszony przetarg, na ten rok wygrało PKPS. PKPS w ramach umowy, tak, zatrudnia około 15-16 opiekunek, w zależności ile jest potrzebne na terenie Konstantynowa. To PKPS odpowiada za swoje opiekunki i za działania. Jeżeli coś się dzieje, tak jak pan tutaj teraz zwrócił uwagę, fajnie jakbym wiedziała, o kogo chodzi, my też odezwiemy się do PKPS-u, bo coś takiego nie może mieć miejsca, tak? To znaczy, pani dyrektor, ja tutaj, broń Boże, nie zarzucam, tylko chodzi o to, że też chciałem zweryfikować, na razie tak z opowieści wiem po prostu od danej osoby, która mnie zatrzymała, żebym zasięgnął języka, więc ja oczywiście też poprosiłem imię, nazwisko danej osoby zajmującej się ewentualnie tej mieszkanki. Być może, że gdzieś tutaj powstał jakiś błąd, bo mówię, może ta osoba nie daje pieniążków. Słyszałem, że jest zadłużenie. No wiecie państwo, dlaczego pytam? Dlatego, że żeby nie zdarzyło się coś takiego, że w pewnym momencie dana osoba, tak, czyli ta mieszkanka, która być może, że no, ze swojej już nieświadomości, ze starości nie jest w stanie jak gdyby tutaj jasno myśleć i nie przekazuje pieniążków na opłaty, żeby się nie okazało, że w pewnym momencie zostanie wyrzucona czy coś. Ja mówię, nie abstrahuję tutaj w tym momencie, ale chciałem dopytać, ja mówię, więcej informacji jak uzyskam, to pewnie sam się osobiście zgłoszę, żeby wyjaśnić, zweryfikować tą sprawę, ale mówię, no taki sygnał dostałem i dlatego moje pytanie do pani dyrektor, właśnie czy jest jakaś kontrola, tak jak mówiłem, ale to
rozumiem, że kto inny wygrał, tak jak pani dyrektor powiedziała, będziemy to weryfikować na pewno, tak? No, bo ja nie chciałbym też, żeby były takie, dochodziło do takich sytuacji, że są osoby, bądź nie mówię tutaj, ale w cudzysłowie okradane czy coś, żeby do takich jak gdyby sytuacji nie dochodziło, tak? Chodzi o zweryfikowanie. Mówię, będę miał więcej szczegółów, na pewno się odezwę. Dziękuję bardzo. Dziękuję jak najbardziej. Proszę o bardziej szczegółowe informacje, a my zareagujemy na pewno. Tak? Pani dyrektor przyjęła do wiadomości, pan radny jeszcze uzyska więcej informacji, a my przechodzimy do punktu, który został omawiany, czyli do projektu uchwały, bo troszeczkę odbiegliśmy od rzeczywistości. Proszę państwa, czy jeszcze są pytania w temacie uchwały dotyczącej Korpusu Wsparcia Seniorów? Nie ma pytań, w związku z powyższym przechodzimy, bo ja już przedstawiłam państwu ten projekt uchwały, przechodzimy do głosowania, kto jest za przyjęciem proponowanej uchwały. Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za i mam nadzieję, że ten program wejdzie w życie. Też mamy taką nadzieję. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za i dziękuję za udzielenie głosu pani dyrektor ze względu na to, że miałem możliwość akurat podpytania. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Pan Dariusz Korczyński musiał się niestety rozłączyć, dostałam taką informację, coś tam się wydarzyło. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Malczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Selmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz. Jestem za. 14 głosami przyjęliśmy kolejny projekt uchwały. I proszę państwa, w tym punkcie podpunkt E, ostatni punkt, dotyczy projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. I również poproszę panią dyrektor Joannę Markiewicz o przybliżenie nam projektu uchwały. Zgodnie z artykułem 17 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Artykuł 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej mówi, że do kompetencji Rady Miejskiej należy określenie w drodze uchwały szczegółowych warunków jego przyznawania odpłatności oraz warunków częściowych lub całkowitych zwolnienia z opłat lub pobierania za te świadczenia. Celem niniejszej uchwały jest dostosowanie do przepisów, do normy kompetencyjnej określonej w artykule 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, w tym określenie kosztu jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych, umożliwienie ustalenia opłat za usługi opiekuńcze, jak także całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności. Uchwała reguluje także kwestię dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi w przypadku śmierci osoby samotnej. Należało zaproponować nową treść uchwały, gdyż obowiązująca uchwała z 2004 roku powinna być zaktualizowana. Dotychczasowe uregulowania zawarte w uchwale wymagają zmian i uszczegółowienia. W proponowanej uchwale 100% odpłatności za usługi będzie naliczane w przypadku dochodu przekraczającego 350% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie. Do tej pory mieliśmy, że przekraczało 300% kryterium dochodowego. Zaproponowane rozwiązanie znajduje uzasadnienie w narastającym zjawisku starzenia się społeczeństwa oraz ma na celu zwiększenie dostępności osób starszych do tej formy pomocy. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały uważam za zasadne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przedstawiam państwu projekt uchwały numer 60 łamane przez 519 łamane przez 23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera 12 paragrafów oraz uzasadnienie. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Społecznej. Opinia komisji pozytywna. Otwieram dyskusję. Ja, jeśli mogę. Proszę bardzo, pani Elżbieta Jabłońska. Tak jak mówiłam, nie jestem członkiem Komisji Infrastruktury Społecznej. Pani dyrektor, proszę mi powiedzieć, o ile wzrosły koszty w stosunku do roku poprzedniego, te koszty usług opiekuńczych, bo głównie o nie pytam. Już mówię, za jedna godzina usługi opiekuńczej w tamtym roku była 27,50, w tym roku jest to kwota 31,50 brutto, a dla usług specjalistycznych 40 zł brutto. Czyli 4 zł do ubiegłego roku. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby dopytać? W związku z powyższym, kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pan Dariusz Korczyński już nie mógł z nami uczestniczyć. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Malczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Radwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szczepaniak. Ja jestem za. I pani Beata Szymonowicz. Jestem za. 14 głosami przyjęliśmy kolejny projekt uchwały. I proszę Państwa, w punkcie 11 mamy podjęcie uchwał w sprawie i podpunkt A przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2023. I Szanowni Państwo, mieliśmy wszyscy do wglądu w materiałach plan pracy podzielony na kwartały, tak jak to jest uczynione corocznie. I zgodnie z artykułem 18 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz statutem miasta nasze kompetencje i zadania są zawarte w tym projekcie uchwały, w tym naszym planie. Myślę, że nie ma potrzeby czytania, ponieważ każdy miał dobrze. Mam nadzieję, że zapoznał się szczegółowo, jakie będą obrady w pierwszym, drugim, trzecim i czwartym kwartale. Część z nich to jest sztampowo, powtarza się, bo tak wynika z przepisów nadrzędnych, a wiadomo, że jest to ciało ruchome i wszystko jest w każdym kwartale według potrzeb może się zmienić, jak również obrady zdalne bądź w systemie już takim fizycznym, tak? Czy ktoś z Państwa chciał, przepraszam, to może jeszcze najpierw przedstawię projekt uchwały numer 60/520/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim na rok 2023. Pomijam podstawę prawną, uchwała zawiera 3 paragrafy i załącznikiem jest również nasz plan pracy oraz uzasadnienie. Jest to kompetencja Rady Miejskiej, więc tutaj opinii żadnej nie mamy. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, dopytać jeszcze coś w sprawie tego, co jest zaproponowane na ten bieżący rok w naszych obradach? Nie ma pytań. W związku z powyższym, kto z Państwa jest za przyjęciem planu pracy i tej uchwały? Pan Robert Bujnowicz. Jestem za. Jadwiga Czekajewska. Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska. Jestem za. Pan Jacek Jakubowski. Jestem za. Pana Dariusza nie ma. Pan Marek Łopaciński. Jestem za. Pani Aneta Malczewska. Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak. Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk. Jestem za. Pan Radosław Zarzwański. Jestem za. Pan Dariusz Stelmasiak. Jestem za. Pan Konrad Sudra. Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak. Jestem za. Pan Michał Szymczak. Jestem za. Pani Beata Szymonowicz.
Jestem za. Dziękuję. 14 głosami przyjęliśmy projekt uchwały dotyczący planu pracy Rady Miejskiej na bieżący rok. I proszę Państwa, w podpunkcie B mamy projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2023 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. No i przedstawię Państwu projekt uchwały. Uchwała numer 60/521/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim na rok 2023. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera dwa paragrafy. Załącznikiem jest plan pracy. Czy pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej chciałby jeszcze coś dodać w tym temacie? Mogę tylko powiedzieć tyle, że komisja przyjęła ten plan pracy jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze o coś dopytać? Nie ma pytań. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz? Jestem za. Jadwiga Czekajewska? Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska? Jestem za. Pan Jacek Jakubowski? Jestem za. Pan Marek Łopaciński? Jestem za. Pani Aneta Malczewska? Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak? Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk? Jestem za. Pan Radosław Radwański? Jestem za. Pan Dariusz Telmasiak? Za. Pan Konrad Sudra? Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak? Jestem za. Pan Michał Szymczak? Jestem za. I pani Beata Szymonowicz? Jestem za. Dziękuję bardzo. 14 głosami jednogłośnie przyjęliśmy kolejny projekt uchwały. I proszę Państwa, w podpunkcie C mamy projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim na rok 2023. I przedstawiam Państwu projekt uchwały numer 60/522/23 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim na rok 2023. Pomijam podstawę prawną. Uchwała zawiera dwa paragrafy oraz załączniki w postaci planów pracy poszczególnych komisji. Kompetencja Rady Miejskiej, więc żadna komisja tutaj opinii nie wydaje. Czy to teraz głosujemy nad każdym? Nie, łącznie. Nad wszystkimi jednocześnie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze w temacie planów pracy komisji? W związku z powyższym, kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Pan Robert Bujnowicz? Jestem za. Jadwiga Czekajewska? Jestem za. Pani Elżbieta Jabłońska? Jestem za. Pan Jacek Jakubowski? Jestem za. Pana Dariusza nie ma. Pan Marek Łopaciński? Jestem za. Pani Aneta Malczewska? Jestem za. Pani Małgorzata Matyjak? Jestem za. Pan Sławomir Młynarczyk? Jestem za. Pan Radosław Radwański? Jestem za. Pan Dariusz Telmasiak? Jestem za. Pan Konrad Sudra? Jestem za. Pani Gabriela Szczepaniak? Za. Pan Michał Szymczak? Jestem za. Pani Beata Szymanowicz? Jestem za. Jednogłośnie 14 głosami przyjęliśmy kolejny projekt uchwały. I proszę Państwa, jeśli chodzi o uchwały, to dobrnęliśmy do końca. Punkt 12 to przedstawienie przez przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim sprawozdań z działalności komisji w 2022 roku. I proszę bardzo, zaczniemy od Komisji Rewizyjnej i pana przewodniczącego Marka Łopacińskiego. Głos, panie Marku. Przepraszam. Nie szkodzi. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim za 2022 rok.
Komisja rewizyjna została powołana w dniu 27 listopada 2018 roku uchwałą nr 2/4/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. Skład pominę. W okresie objętym sprawozdaniem Komisja Rewizyjna odbyła 5 protokołowanych posiedzeń w następujących terminach: 19 stycznia, 28 lutego, 30 marca, 25 maja oraz 22 grudnia, wszystkie w 2022 roku. Wykaz frekwencji poszczególnych członków komisji stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. W tych 5 komisjach tylko była jedna nieobecność jednej osoby. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej zajmowała się analizą wykonania budżetu oraz przeprowadzaniem kontroli w jednostkach organizacyjnych podległych samorządowi gminnemu. W okresie sprawozdawczym komisja pracowała w oparciu o plan pracy przyjęty uchwałą 41/359/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 stycznia 2022 roku, który przewidywał następujące kontrole tematyczne. I tak, pierwsza kontrola w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim w zakresie wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu gminy Konstantynów Łódzki w 2021 roku. Zespół kontrolny sprawdził prawidłowość planowania i wykonania dotacji podmiotowej i celowej na podstawie przedstawionych sprawozdań finansowych oraz losowo wybranych dokumentów. Wszystkie kontrolowane dokumenty księgowe zostały prawidłowo opisane, sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, a płatności zostały dokonane w terminie. Wnioski pokontrolne. W Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim prawidłowo prowadzona jest gospodarka finansowa. Zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń do zasadności, celowości oraz legalności ponoszonych kosztów. Gospodarowanie środkami finansowymi stanowiącymi dotację z gminy jest zgodne z planem finansowym. Środki te wydatkowane były w sposób rzetelny i gospodarny. 2. Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień, jeżeli chodzi o faktury, rachunki, w związku z czym nie wniósł uwag dotyczących prowadzenia dokumentacji. Płatności za zobowiązania dokonywane były terminowo. 3. Zespół kontrolny zwrócił uwagę na wysoką ofertę programową Miejskiego Ośrodka Kultury oraz podejmowanie nowych działań w celu pozyskiwania środków z innych źródeł niż gmina. Nieprawidłowości nie stwierdzono, protokół pozostawiono bez zaleceń pokontrolnych. Druga kontrola w referacie księgowości Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim w zakresie windykacji podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych za 2021 rok. Kontrola objęła wykaz upomnień, podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należności cywilnoprawnych oraz weryfikację konkretnych podatników wskazanych przez zespół pod względem czynności windykacyjnych. Zespół kontrolny, podsumowując, stwierdził, że windykacja należności prowadzona była prawidłowo z dbałością o interes publiczny. Trzecia kontrola w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim w zakresie obsługi dodatków mieszkaniowych w roku 2021. Zespół kontrolny przeprowadził kontrolę na losowo wybranych dokumentach. Na podstawie uzyskanych informacji oraz udostępnionych materiałów źródłowych podczas przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń co do celowości, gospodarności oraz rzetelności w zakresie wydatkowania środków finansowych gminy na dodatki mieszkaniowe w 2021 roku dokonywanych przez kontrolowaną jednostkę. Czwarta kontrola w przypadku w Konstantynowie Łódzkim w zakresie wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu gminy Konstantynów Łódzki w 2021 roku. Zespół kontrolny stwierdził, że wszystkie kontrolowane dokumenty księgowe zostały prawidłowo opisane, sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, płatności zostały dokonane w terminie. Zespół kontrolny sformułował następujące wnioski. W przedszkolu nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim, ulica Lutomierska 4, prawidłowo jest prowadzona gospodarka finansowa. Zespół nie wnosi zastrzeżeń co do celowości, zasadności oraz legalności ponoszonych kosztów. Gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dotacji od gminy Konstantynów Łódzki jest zgodne z planem finansowym. Środki zostały wydatkowane w sposób gospodarny i oszczędny.
Zespół nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości dotyczących faktur, dlatego nie wnosi uwag dotyczących prowadzenia dokumentacji księgowej. W trakcie kontroli zespół zauważył potrzebę zwiększenia etatu intendenckiego w kontrolowanym przedszkolu numer 3 z pół etatu do pełnego etatu. Zespół kontrolny widzi potrzebę zakupu nowej kopiarki dla administracji i ta potrzeba została już zmaterializowana. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Poproszę teraz przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, pana Konrada Cudrę, o sprawozdanie za miniony rok. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów w roku 2022 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. W skład Komisji Budżetu i Finansów wchodzą wszyscy radni za wyjątkiem pana Michała Szymczaka. Komisja w 2022 roku odbyła 20 protokołowanych posiedzeń. Frekwencja wyniosła 99%, 4 nieobecności usprawiedliwione. W roku 2022 komisja opiniowała i omawiała projekt uchwał okołobudżetowych, zmiany wysokości dochodów własnych, projekt uchwał w sprawie przesunięć w ramach planowanych przychodów i rozchodów, wysokość stawek podatku od nieruchomości i innych opłat związanych z projektem budżetu na rok 2023. W pierwszym kwartale ustalony został plan pracy na rok 2022. Omówiono bieżącą sytuację w zakresie obsługi mieszkańców w temacie realizacji wypłat świadczeń rodzinnych. Przeanalizowano zaległości podatkowe wobec gminy. Zapoznano się z sytuacją i planami na przyszłe lata Zakładu Komunalnego w Konstantynowie Łódzkim. Omówiono rentę planistyczną i możliwość pozyskania środków od wzrostu wartości nieruchomości. W drugim kwartale przeanalizowano sprawozdanie składania budżetu miasta za rok 2021. Opinia komisji pozytywna. Przeanalizowano wyniki finansowe Zakładu Komunalnego w Konstantynowie Łódzkim za rok 2021. W trzecim kwartale przeanalizowano informacje z wykonania budżetu miasta w pierwszym półroczu 2022 roku. Zapoznano się z zaległościami podatkowymi wobec gminy. W czwartym kwartale przeanalizowano koszty i przychody za pierwsze półrocze 2022 roku związane z administrowaniem targowiskiem przez Zakład Komunalny w Konstantynowie. Zapoznano się z wynikami finansowymi Zakładu Komunalnego za pierwsze półrocze 2022 roku. Określone zostały stawki podatku od nieruchomości, od środków transportu, opłaty targowej i innych opłat związanych z projektem budżetu na rok 2023. Przeanalizowano projekt budżetu na rok 2023 i wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2038. Wydano opinię pozytywną jednogłośnie. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Poproszę teraz pana Roberta Bujnowicza, przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Dziękuję pani przewodnicząca. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w 2022 roku. Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego została powołana w dniu 27 listopada 2018 roku uchwałą nr 2/4/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w następującym składzie osobowym. Robert Bujnowicz, przewodniczący, Dariusz Korczyński, wiceprzewodniczący, członkowie Jadwiga Czekajewska, Elżbieta Jabłońska, Jacek Jakubowski, Marek Łopaciński, Aneta Malczewska, Małgorzata Matyjak, Sławomir Munarczyk, Radosław Radwański, Konrad Cudra, Gabriela Szczepaniak, Michał Szymczak. W okresie sprawozdawczym komisja odbyła 16 posiedzeń, na których rozpatrywała zagadnienia i podejmowała decyzje mające wpływ na rozwój gminy, poprawę warunków życia mieszkańców i zapewnienia bezpieczeństwa. Najważniejsze tematy posiedzeń dotyczących infrastruktury technicznej to plany zagospodarowania przestrzennego, nabycie lub zbycie, zmiany, darowizny, wydzierżawienia lub najmy nieruchomości, funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego, stan techniczny dróg i chodników, realizacja inwestycji na terenie gminy, ochrona środowiska, przygotowanie obiektów Centrum Sportu i Rekreacji do sezonu, działalność Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki, spółka ZOW w zakresie usług komunalnych,
gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaopiniowanie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zaopiniowanie projektu budżetu w części dotyczącej komisji. Na poszczególnych posiedzeniach komendant Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim i bardzo sporadycznie komendant Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim przekazywali informacje o podejmowanych działaniach zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście. Najważniejsza tematyka posiedzeń komisji dotyczących bezpieczeństwa publicznego to bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie gminy, działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej, działalność Straży Miejskiej, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły, egzekwowanie przepisów od osób przekraczających prawo, chodzi tutaj o wybryki chuligańskie, dewastacje, zanieczyszczenia miasta, wskazywanie miejsc, w których często dochodzi do łamania prawa, przestępstwa przeciwko mieniu, życiu, zdrowiu, przeciwko rodzinie, wskazywanie służbom miejskich szczególnie niebezpiecznych miejsc, które niepokoją mieszkańców. Szczegółowe informacje znajdują się oczywiście w protokołach z posiedzeń komisji i jako załącznik do sprawozdania jest załączona lista obecności. Frekwencja na poszczególnych komisjach była bardzo dobra. Na 16 posiedzeniach są tylko 3 nieobecności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz panią przewodniczącą Beatę Szymonowicz o sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Społecznej. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim za rok 2022. Komisja powołana została uchwałą nr 2/4/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w składzie następującym: Beata Szymonowicz przewodnicząca, Dariusz Stelmasiak wiceprzewodniczący i członkowie Robert Wójnowicz, pan Marek Łopaciński, pani Aneta Marczewska, pani Małgorzata Matyjak, pan Sławomir Młynarczyk i pan Michał Szymczak. W 2020 roku komisja pracowała w trybie pracy zdalnej w oparciu o przyjęty w styczniu 2022 roku plan pracy. W ciągu roku odbyło się 11 posiedzeń komisji. Radni sumiennie uczestniczyli w pracach komisji, jedna nieobecność. Na spotkaniach omawiane były ważne sprawy dotyczące funkcjonowania oświaty, kultury, sportu, zdrowia i zagadnień społecznych w naszym mieście. Zaopiniowano 19 projektów uchwał. Komisja inicjowała i zgłaszała do budżetu wnioski oraz opiniowała realizację zadań inwestycyjnych związanych z obszarem tematycznym komisji. Wyrażała swoje opinie na temat organizowanych imprez kulturalnych i oświatowych. Omawiane i monitorowane były zagadnienia związane z sytuacją osób bezdomnych, niepełnosprawnych, a także rodzin dysfunkcyjnych. Realizowano pomoc w zakresie funkcjonowania placówek w okresie epidemii. Komisja na bieżąco monitorowała sytuację uchodźców z Ukrainy w zakresie edukacji oraz potrzeb socjalnych. Komisja przyjmowała i omawiała sprawozdania dotyczące m.in. organizacji przebiegu imprez zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży na terenie naszego miasta, dotacji na zadania z zakresu sportu na rok 2021, współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta za rok 2021, stanu realizacji zadań oświatowych. I to było w raporcie. Podczas posiedzeń omawiano sprawy dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych w okresie epidemii, trudności, które towarzyszą uczniom w czasie nauki zdalnej, organizacji i przebiegu imprez kulturalnych w mieście, zakresu i przebiegu prac remontowych w podległych placówkach, przygotowania do sezonu wakacyjnego. I tutaj mamy na myśli Centrum Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, KCPR i Bibliotekę Miejską, szkoły, przedszkola publiczne i kluby sportowe. Wdrażania lub kontynuowania programów profilaktycznych w szkołach i pomocy stypendialnej dla uczniów, funkcjonowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, rekrutacji dzieci do oddziału żłobkowego i przedszkoli publicznych na terenie naszego miasta, planowania budżetu na rok bieżący, czyli 2023. W posiedzeniach Komisji Infrastruktury Społecznej oprócz członków komisji uczestniczyli zapraszani goście, a byli to dyrektorzy szkół, przedszkoli, prezesi klubów sportowych, dyrektorzy placówek kulturalnych, MOPS-u, KCPR-u, Centrum Sportu i Rekreacji, pan dyrektor SPZOZ-u. Wspólne rozmowy, zdobyte doświadczenie umożliwiły członkom naszej komisji bardziej wnikliwe poznanie problemów i możliwość ich właściwego rozwiązania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Poproszę pana przewodniczącego Michała Szymczaka o sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej. Przedstawiam sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim za rok 2022. Komisja Statutowa w roku 2022 składała się z 8 członków: Michał Szymczak, przewodniczący, Konrad Sudra, wiceprzewodniczący oraz członkowie Marek Łopaciński, Aneta Malczewska, Małgorzata Matyjak, Sławomir Młynarczyk, Radosław Radwański i Dariusz Stelmasiak. Komisja Statutowa odbyła 3 posiedzenia w dniu 24 stycznia 2022 roku, na którym zostało przedstawione i zatwierdzone sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej w roku 2021 oraz zatwierdzony został plan pracy Komisji na rok 2022. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji. W dniu 28 września 2022 roku, podczas którego zaopiniowany pozytywnie został projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej imienia błogosławionego Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim. W posiedzeniu komisji brało udział 7 jej członków. W dniu 23 listopada 2022 roku, podczas którego zaopiniowany pozytywnie został projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej imienia błogosławionego Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim, w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie komisji. Lista obecności w załączniku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz panią przewodniczącą Komisji Mieszkaniowej, panią Gabrielę Szczepaniak, o sprawozdanie z działalności tejże komisji w minionym roku. Proszę włączyć głos, bo nie słyszymy. O, przepraszam. Nie szkodzi. W ramach komisji w 2022 roku odbyło się 8 spotkań, na których przyjęto plan pracy komisji, rozpatrzono podania o umieszczeniu na liście osób oczekujących, 29 podań, z czego 7 opinii negatywnych, 22 pozytywne, przekazano informację o osobach piszących w sprawie przyspieszenia przydziału lokalu, 38 podań, przydzielono 8 lokali mieszkalnych, 5 pomieszczeń tymczasowych. Zaopiniowała komisja pozytywnie plan pracy na 2022 rok i zrealizowano zapisy planu. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Konstantynowie Łódzkim przy Łaskiej 13. Rozpatrzono 3 podania o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu, 1 wniosek o wzajemną zamianę lokali, podanie w sprawie rezygnacji z listy osób oczekujących na zawarcie umowy lokalu zamiennego. 17 osób skreślono z listy z powodu niezłożenia oświadczenia weryfikacyjnego, zaopiniowano projekt budżetu. Dziękuję. I poproszę jeszcze panią Gabrielę Szczepaniak o sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W ramach 2022 roku odbyło się 9 spotkań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na których przyjęto plan pracy Komisji na 2022 rok. Przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji. Rozpatrzono skargi na działalność burmistrza Konstantynowa Łódzkiego oraz zaopiniowanie projekty uchwał w tych sprawach. Rozpatrzono petycje oraz zaopiniowano projekty uchwały w tych sprawach. Dziękuję. Dziękuję. I poproszę pana Marka Łopacińskiego, przewodniczącego doraźnej komisji, do rozpatrywania wniosków o nadanie tytułów honorowego obywatela miasta Konstantynowa Łódzkiego i zasłużonego dla miasta Konstantynowa Łódzkiego. Poproszę o sprawozdanie. Dziękuję pani przewodnicząca. Zanim przejdę do sprawozdania, to może podam dla tych osób, które nas oglądają, że skład rady, skład komisji rewizyjnej to są wszyscy radni Rady Miejskiej poza prezydium. Przewodniczącym jestem ja, Marek Łopaciński, a zastępcą jest pani Małgorzata Matyjak. A teraz przechodząc do sprawozdania. Sprawozdanie z działalności doraźnej komisji do rozpatrywania wniosków o nadanie tytułów honorowego obywatela miasta Konstantynowa Łódzkiego oraz zasłużonego dla miasta Konstantynowa Łódzkiego za 2020 rok. Komisja doraźna została powołana w dniu 28 marca 2019 roku uchwałą nr 5/53/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie trybów nadawania tytułów honorowego obywatela miasta Konstantynowa Łódzkiego i zasłużonego dla miasta Konstantynowa Łódzkiego oraz powołania doraźnej komisji do rozpatrywania wniosków o nadanie tytułu w następującym składzie osobowym. Marek Łopaciński, przewodniczący, Jacek Jakubowski, wiceprzewodniczący, Dariusz Stelmasiak,
członek, Gabriela Szczepaniak, członek oraz Beata Szymonowicz, członek. W roku 2022 komisja odbyła 4 posiedzenia. W dniu 30 marca 2022 roku, na którym opiniowany był projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla miasta Konstantynowa Łódzkiego panu świętej pamięci Mirosławowi Golisowi. W dniu 27 kwietnia 2022 roku, na którym opiniowany był projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla miasta Konstantynowa Łódzkiego panu Zbigniewowi Maciasowi. W dniu 11 sierpnia 2022 roku, na którym opiniowane były dwa projekty uchwał w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla miasta Konstantynowa Łódzkiego panu Mirosławowi Sobierajowi i panu Robertowi Szklennikowi. W dniu 26 października 2022 roku, na którym opiniowane były dwa projekty uchwał w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla miasta Konstantynowa Łódzkiego pani Annie Dziedzic i Konstantynowskiemu Klubowi Sportowemu Włókniarz. Dziękuję. A jeszcze powiem, że obecność była stuprocentowa. Dziękuję. Bardzo nas to cieszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim przewodniczącym komisji za przygotowanie sprawozdań. I proszę Państwa, dotarliśmy do punktu 13, a w nim sprawy różne. Kto chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Proszę, pan Jacek Jakubowski. Dobrze, później będzie. Ja mam jedno pytanie do pana burmistrza. A? Jest na pewno. Tak, proszę bardzo. Panie burmistrzu, padło takie pytanie do mnie, aczkolwiek nie wiem, co mam odpowiedzieć mieszkańcowi, a mianowicie, tak jak pan wspomniał w sprawozdaniu na początku, chodzi o te inwestycje drogowe, tak? Trzy takie znaczące ulice, które będzie przebudowa, remont bądź budowa od podstaw. Czy mamy jakiś harmonogram odnośnie tych prac? Ja powiedziałem, że dopiero jeszcze nawet nie jest podpisana umowa tak naprawdę, która będzie, tak jak pan burmistrz powiedział, niebawem podpisana z wykonawcą, ale pytanie brzmi, czy jest jakiś harmonogram ustalony, które drogi zaczną, które będą pierwsze, czy tam coś takiego, tak? Czy to jeszcze za wcześnie? Dziękuję. Panie radny, sam pan sobie odpowiedział na pytanie. Nie ma podpisanej umowy, więc siłą rzeczy nie ma harmonogramu. Jak będziemy mieli podpisaną umowę i wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy, to oczywiście taką informację przekażemy. Bardzo dziękuję. Coś wspomnę. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę pani Elżbieta Jabłońska. Ponieważ na ostatniej komisji przedwczorajszej infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa publicznego, no niestety z powodów technicznych nie mogłam dalej uczestniczyć w komisji, wiem, że stanęło, jeżeli chodzi o wniosek mieszkańców Placu Wolności, że zostanie przygotowane pismo kierowane do nadawcy tego pisma, z którego no jakby mieszkańcy mają się wypowiedzieć, w którym miejscu ma zostać usytuowany spowalnia, czy tak to się nazywa fachowo, czy nie. No w każdym bądź razie ja mam gorącą prośbę do pana kierownika Tomka Wójcickiego albo do pana przewodniczącego Roberta Bujnowicza, jeśli takie pismo, bo wiem, że będziecie panowie w porozumieniu to pismo przygotowywać, jeśli to pismo będzie już przygotowane, to prosiłabym o przesłanie mi go na maila radnej. Taka jest moja prośba. Dziękuję. Nie wiem, czy pan kierownik Tomek Wójcicki jest obecny. Jest pan Tomasz, widać go i chyba nas słyszy. Dobry, witam serdecznie pani przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowni radni. Jak najbardziej prośba pani radnej zostanie zrealizowana. W piśmie nie chodzi do końca o lokalizację, a o wskazanie lokalizacji i zgodę najbliższych mieszkańców tej lokalizacji, aby nie doszło do sytuacji, gdzie za chwilę będziemy mieli znowu wniosek o demontaż, bo jest za głośno. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, ale bardzo bym prosiła, żeby jednak to, znaczy prosiłabym o terminie mojej pracy. Dziękuję. Dobrze, jeśli można. Tak, proszę pan Konrad Sudra. No właśnie, ja też tutaj wczoraj, znaczy we wtorek poruszaliśmy właśnie tutaj temat Placu Wolności. Ja jestem, znaczy nie wyobrażam sobie, gdzie te, że tak powiem, jak to pani Elżbieta powiedziała, spowalniacze mogłyby powstać, no bo tam na Placu Wolności, Plac Wolności to jest kwadrat o długości
200 metrów na 200 metrów i tam jest ustąp pierwszeństwa, jeżeli chodzi o dojście do placu zabaw i tam samochody naprawdę zwalniają, bo samochody jadące od strony Wyszewa muszą, od strony Wyszewskiej muszą zwolnić, natomiast, czy to od ulicy Polnej, natomiast od strony ulicy Lutomierskiej muszą też zwolnić, bo tam jest ustąp pierwszeństwa. Natomiast z takim wnioskiem wystąpiłem i prosiłbym o przemyślenie tutaj, żebyśmy jeszcze raz sobie to przypomnieli wszyscy, że na ulicy Parkowej powstało osiedle domów. Tak jak pani Elżbieta wspomniała, tam są rodziny z małymi dziećmi i z tej ulicy oni muszą po prostu drogą przebiec przez drogę pomiędzy Placem Wolności a Sadową, tam gdzie jest ta trelinka i moja prośba była taka, żeby tam stworzyć przejście dla pieszych oznakowane, a może nawet przejście dla pieszych właśnie wywyższone. Tam nie jeżdżą autobusy, a jednocześnie spowodowałoby to na tym odcinku, gdzie samochód ewentualnie może się najbardziej rozpędzić, zwolnienie tego ruchu. Więc prosiłbym też. I jeszcze z drugą kwestię poruszyłem właśnie we wtorek, dotyczącą ronda. Tam tego pierwszego ronda, jak się jedzie na Aleksandrów i ewentualnie na Szczecińską, na Niesięcin, jest ono nieoświetlone. Pan Tomasz tutaj nas poinformował, że tu jest jakby wina zarządcy drogi, który nie może, nie wystąpił właśnie o warunki. Czy pan Tomasz próbował się dodzwonić wczoraj, czy ewentualnie jakieś kroki pan podjął albo podejmie, żeby tam to światło się zapaliło, gdyż tam nie ma barierek, rowy są bardzo głębokie, no i w nocy tam jest bardzo niebezpiecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, pan Tomasz może się odniesie do zapytania. Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, to jak zostało ustalone na Komisji Bezpieczeństwa, ma odbyć się wizja w terenie celem weryfikacji możliwości. To jest odpowiedź na pierwszy wniosek. Drugi, tak jak mówiłem, będę dochodził ustalenia stanu faktycznego. Niemniej w związku z tym, że pana radnego nie powiadomiłem, nie mam jeszcze odpowiedzi wiążącej w tej sprawie, a nie chcemy gdybać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę, pan Sławomir Młynarczyk i pani Ela Jabłońska później. Ja tutaj chciałbym nawiązać do tego, o czym moi przedmówcy mówili odnośnie Placu Wolności i zbiegu przy ulicy Polnej. Chodzi o być może organizację ruchu, dlatego że główna aleja z Placu Wolności, ona wychodzi jakby na taki, jakby przełamuje kąt prosty i wchodzi w ulicę Plac Wolności właśnie i ulicę Polną. Niestety wszyscy tam przechodzą, a jest bardzo małe takie przejście dla pieszych troszeczkę po prawej stronie i wydaje mi się, że należałoby to w jakiś sposób uporządkować, dlatego że z tego przejścia dla pieszych nikt kompletnie nie korzysta właśnie ze względu na to, że ta duża aleja, ona prowadzi wprost na ulicę, a tam nie ma żadnego przejścia dla pieszych i też należałoby to w jakiś sposób uporządkować. Tam trzeba w prawo skręcić, a nikt z tego niestety nie korzysta. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Proszę pani Elżbieta Jabłońska. Proszę państwa, ja powiem szczerze, że jestem po rozmowie z jedną z mieszkanką Placu Wolności. I właśnie dlatego chciałam prosić o przesłanie tego pisma, które będzie skonstruowane po to, żebym mogła zorganizować małe spotkanie z mieszkańcami tej okolicy, bo być może, powtarzam, dojdzie do takiej sytuacji, że wcale nie będziemy musieli tego spowalniacza stawiać, a znajdziemy inne rozwiązanie, ale na razie nie chcę o nim wspominać. Co do przejścia dla pieszych, jak najbardziej jestem za i uważam, że tutaj mój przedmówca, pan Sławek, ma rację i Konrad również. Dlatego na razie nie chcę się wypowiadać do końca, ale chciałabym to pismo po to właśnie, żeby móc pójść do mieszkańców, móc z nimi porozmawiać i być może znajdziemy inne rozwiązanie zamiast tego spowalniacza. To tyle na razie i dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z powyższym przekazuję informacje dotyczące organizacji pracy. Korespondencja, która wpłynęła do Biura Rady Miejskiej, jest oczywiście do wglądu dla państwa. Z tego, co
już informacja została przekazana dla mieszkańców. Dyżury radnych powróciły do normalnych godzin i stacjonarnych dni, także odbywają się w Urzędzie Miejskim. Jest ta informacja zamieszczona na stronie internetowej, także kto z Państwa chciałby się osobiście z radnym swojego okręgu czy z radnym z innego okręgu spotkać, ma taką możliwość już. Dyżury prezydium cały czas odbywały się w poniedziałki od 15 do 16 i cały czas jest to niezmienne. Także też wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Oprócz tego mieszkańcy mogą skomunikować się przez adres mailowy biuroradymałpa.konstantynow.pl i wtedy przekazać zapytanie, informacje do biura rady, a pani kierownik z biura rady przekaże dalej do danego radnego. Proszę Państwa, no jeszcze mam taką smutną informację. Myślę, że część albo może wszyscy już o tym wiedzą, że jutro o godzinie 12 odbędzie się pogrzeb pani Haliny Fisiak, wieloletniej pani dyrektor szkoły podstawowej nr 3, samorządowca dwóch kadencji, była radną powiatu pabianickiego. Zachęcam wszystkich, kto dysponuje czasem i ma możliwość jutro uczestniczyć w tym pogrzebie. Myślę, że powinniśmy, kto może się tam jutro znaleźć. I z góry już dzisiaj dziękuję, bo wiem, że zgłosiły się osoby, które będą reprezentować nas w poczcie sztandarowym. Pan Marek Łopaciński i pani Beata Szymonowicz. Bardzo Wam za to dziękuję. I wszystkich tych, którzy mogą, zapraszam, zachęcam jutro, abyśmy mogli uczestniczyć w tym pożegnaniu, w tej ostatniej drodze pani Haliny. Myślę, że wszyscy z nas ją tu znamy, jak nie cały Konstantynów, tak? Także zapraszam serdecznie, nawet i w takiej chwili możemy być wspólnie razem. Jeśli nie ma pytań, zamykam 60. zdalną sesję Rady Miejskiej. Życzę dużo zdrowia, wypoczynku, bo są ferie. Przed nami jeszcze drugi tydzień ferii. Ci, którzy będą urlopować, dużo śniegu, lepienia bałwanów i przede wszystkim dużo zdrówka. Wszystkiego najlepszego. Do widzenia. Dziękuję za uczestnictwo. Do zobaczenia. Dziękuję. Do widzenia.